Albo to jest właśnie na wprowadzo do realizmu życiowego. Polecam ją młodszym słuchaczom, żeby sobie wzięli do serca. Jak życie wygląda, nie siedzicie tutaj, gracie jakieś duperele, nie wiecie, że... Nie, przepraszam, nie jestem waszą mamą w końcu. Ale piosenkę znacie, tak. To taka piosenka na wprowadzenie do audycji dzisiejszej. Gdzie strumyk płynie zwolna, gdzie zioła rosną nam. Stokrotka się rozwiodła i harcerz został sam. Stokrotka się rozwiodła i harcerz został sam. Zabrała mu mieszkanie, zabrała córki dwie i rzekła mu, kochanie, pocałuj w dupę mnie. I rzekła mu, kochanie, pocałuj w dupę mnie. Ja nie mam już ochoty pierdolowatości znosić twej. Z harcerzy straszne cioty, a każdy zuch to gej. Z harcerzy straszne cioty, a każdy zuch to gej. Przyszły gej, hej. I harcerz się powiesił, bo nie mógł z myślą żyć, że będzie jego dzieci pieściła taka picz. Że będzie jego dzieci pieściła taka picz. Bo kwiatek suką bywa, więc zapamiętaj to. Kwiatuszków nie wyrywaj na falkonie zwłaszcza, bo możesz spaść na dno. Kwiatuszków nie wyrywaj, bo możesz spaść na dno. Kontestacja. Trzeci grudnia, jak zawsze zaczynam rozpoczęcie, zawsze zaczynam początek audycji od podania daty, więc dzisiaj jest 3 grudnia 2012 roku, godzina 21, jak zwykle, zresztą jak każdy poniedziałek o tej porze wydanie główne z Hugo, witam was niezwykle serdecznie, kłaniam się jakże nisko przy mikrofonie, chociaż tego nie widzicie, więc może się wcale wam nie kłaniam, w każdym razie witajcie wszyscy moi słuchacze na antenie kontestacji w dzisiejszy piękny, jakże zimowy poranek, kiedy wszyscy, którzy nie zmienili opon na zimowe, jechali w poprzek drogi. I dzisiaj będziemy troszkę o tych autach rozmawiać i o wielkiej walce z autami, która jest toczona w całej Europie ostatnio. Wielka, ostatnia walka z ostatnimi kierowcami, którzy jeszcze ich stać na jeżdżenie po tych ulicach, które ostatnio wybudowano w całej Polsce, przynajmniej w jej części. A jeżeli słuchasz tej audycji w poniedziałek o 21, pomiędzy 21 a końcem audycji, to zaloguj się przede wszystkim na naszego czata na stronie chatkontestacja.com, żeby uczestniczyć tam z innymi ludźmi w tej jakże miłej atmosferze w dzisiejszej audycji i sobie z nimi jakoś porozmawiać. Są tam licznie występujące niewiasty i nieliczni mężczyźni, albo na odwrót. A jeżeli będziesz chciał dołączyć do tej audycji, na przykład jesteś kierowcą, albo na przykład nie jesteś kierowcą i wszyscy kierowcy cię irytują, cię denerwują, cię wkurzają, cię wszystkich stoisz na stanowisku, że wszystkich powinno się wystrzelać, to tym bardziej będziesz mógł zadzwonić na naszą antenę dzisiaj na numer 222-195-321 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Za telefon płacisz tyle, co za połączenie z Warszawą, bo akurat tak jest wykupiony numer Skype'a, a jak dzwonisz przez Skype'a, to w ogóle nic nie płacisz, całkowicie za darmo, to jest wersja dla ubogich albo wersja dla tych, którzy już wszystkie pieniądze wydali na mandaty i już teraz nie mają nawet na telefon, także zaczynamy audycję. I
instalacja na naszym czacie mówi, że tak, strzelać. No, ale to w sumie jest dobry ten, to jest w sumie dobry pomysł, żeby tutaj wypracować sobie na kontestacji, tak jak jest na tych wszystkich marszach niepodległości, taka rola prowokatora, to żeby zawsze przy takiej audycji dzwonił jeden prowokator i mówił, tak, wszystkich należy wystrzelać i dopiero potem się podnosi burza, słuchalność rośnie, skandal tutaj na antenie i wszyscy są szczęśliwi. To instalacja, to ty możesz być takim prowokatorem na przykład, to zadzwoń i wyraź tutaj jakąś kontrowersyjną tezę, żeby inni mogli się z tobą nie zgodzić i żeby powiedzieć o tobie, że to jesteś prowokatorem. Także dzisiaj będziemy rozmawiać, jak już się domyśliliście zapewne, będziemy rozmawiać no troszkę o kierowcach, troszkę o prześladowaniu kierowców, ale jak tak sobie, dzisiaj sobie słuchałem audycji Agent Tomasza, czyli no... jednego z niedoścignionych wzorów tutaj w prowadzeniu audycji, właściwie chyba niedoścignionego wzoru, bo to chyba jest najbardziej profesjonalnie prowadzona audycja w tej stacji, więc jeżeli na przykład jeszcze jej nie znasz, jeżeli jest taka jakaś szansa, żebyś jeszcze nie przesłuchał Agent Tomasza, to ja ci puszczę teraz fragment, bo on będzie bardzo dobre wprowadzenie stanowił do dzisiejszego tematu, to się wyręczę w sumie. No, może całego go puszczę, potem wyłączę audycję, a zobaczę. To proszę bardzo, agencie. Agent Tomasz. Numer 10. Na początek dzisiejszego spotkania przygotowałem sobie informację ze strony, na którą wchodzę codziennie. Jest to moja ulubiona strona internetowa, nazywa się... To trzeba przeliterować, bo to są literki. To nic nikomu nie powie, jak przeczytam to na głos. 30kmh.eu 30kmh, zwykłe samo. .eu. To nie jest część adresu. 30kmh.eu, czyli 30 km na godzinę w Unii Europejskiej. Moi kochani, oni postulują o to, żebyśmy wszyscy jeździli 30 km na godzinę. Ci goście dopiero są odklejeni od rzeczywistości. To jest rekord. 30 na godzinę. Dlatego postanowiłem rzucić to na początek agenta, żebyśmy ruszyli. No to jest, wiecie, chyba wrzucili jedynkę i zaczęli tą audycję 30 km na godzinę. Inicjatywa w ogóle, to się nazywa Europejska Inicjatywa Obywatelska. Powinni się nazywać Ludzie Bez Prawa Jazdy po prostu. EU. Oni nienawidzą kierowców, nienawidzą wszystkiego, co jeździ i mają 100 tysięcy różnych pretensji o to, że Unia Europejska nie zakazała jeszcze posiadającym samochód jeździć co najwyżej. Oni nie określili dolnej granicy. Jeździć 30 na godzinę. Zastanawiam się, czy jeśli to jest tylko do przodu, czy do tyłu, czy cofać można szybciej, bo w takim razie można byłoby zrobić, nie wiem, zbudować kierownicę z obu stron na przykład, nie? I zawsze mówić, że ja jadę 40, ale ja cofam, a taki mam obrotowy fotel w samochodzie. Nie, na pewno da się obejść to prawo, nie? Ale świetne rzeczy na swojej stronie powypisywali, są znakomici, polecam wam, po prostu 30kmh.eu, moja ulubiona strona, dzisiaj będę tam chodził codziennie, strona istnieje od 2 miesięcy, ja na nią wchodzę od 2 lat, decyzję w tej sprawie, bo o co chodzi generalnie? Komisja Europejska zaakceptowała tą inicjatywę. Teraz szukają ilu? 2 milionów podpisów? Wystarczy, tylko to jest jakieś w ogóle przedziwne. Komisja Europejska dostała od z tego stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska 30 na godzinę Ulice Przyjazne Życiu. Taki jest podtytuł. Wiecie, sąd ostateczny. Terminator 2, Ulice Przyjazne... Terminator 5, Ulice Przyjazne Życiu. Tak więc tak, wolni i sympatyczni, tak? O przeciwieństwo szybkich i wściekłych. Komisja Europejska zaakceptowała oficjalnie Europejską Inicjatywę Obywatelską 30 na godzinę. Decyzję w tej sprawie podjęto po 2 miesiącach sprawdzania, czy inicjatywa jest zgodna z prawem. Komisja Europejska sama nie wiedziała, czy taka inicjatywa jest zgodna z prawem. Czyli co, nagle we wszystkich miejscach zabudowanych, osiedlach, wioskach, koloniach, gminach, gdziekolwiek jest teren zabudowany. Kto nie zna definicji terenu zabudowanego, odsyłam do filmu Miś Barei. Tam na początku samym jest ta definicja podana, czyli wszędzie... O, to ja może tutaj to przytoczę, bo może nie każdy pamięta. Wczoraj jechałem tędy, tych domów jeszcze nie było. Tak mówicie? A gdyby tutaj staruszka przychodziła do domu starców, a tego domu wczoraj by jeszcze nie było, a dzisiaj już by był, to wy byście staruszkę przyjechali, tak? A to być może wasza matka! Zawsze mnie zastanawiało przy takich audycjach,
ciszej tam. Ilu z naszych słuchaczy to są kierowcy, ponieważ mam nadzieję, że ta liczba się zwiększa w ramach upływu czasu, bo... A odbierzmy jednego człowieka, który właściwie trudno powiedzieć, czy jest kierowcą, czy nie, ponieważ nie ma prawa jazdy. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, kierowca. Ja jestem kierowcą. Uważasz się za kierowcę jednak. Powiedz mi. Ja dużo jeżdżę, więcej niż ty. Powiedz mi. Porównanie. Powiedz mi. A ty się uważasz za kierowcę? Powiedz mi taką rzecz. Czy zdarzyło ci się przekroczyć 30 na godzinę? O, wielokrotnie. To nie czujesz się jak jakiś morderca potencjalny? No, czuję, bo ja motorowerem chińskim jeżdżę, to się rozpaść może. I... Nie, bo słuchaj, ale bo ty potrzebujesz jakoś tak, a to w ogóle to drugi prowadzący w sumie teraz dołączył, bo to tak. Dzień dobry. Dzień dobry, Martin Lechowicz, podejrzanie. W sumie już rozpoczął naszą audycję tutaj na muzycznie, to teraz niech coś powie inteligentnego również. Nie wiem, czy słuchałeś tego fragmentu przed chwilą, który puszczałem, zdążyłeś, czy nie? No nie. A słuchałeś Agent Tomasza już audycji ostatniej? A tak. A no to właśnie był początek tej audycji o inicjatywie 30 na godzinę. Mhm. Która, jaka piękna, nie? To jest piękna, szczytna idea. No ja przyznam się szczerze, że już parę razy o tych kierowcach tutaj na antenie ten temat podnosiłem, ale no, zatrwożyły mnie ostatnie te informacje, o których będę jeszcze opowiadał. To jest, no może ta inicjatywa to nie jest jakaś taka super nowa rzecz, ponieważ ta inicjatywa to już się pojawia od jakiegoś czasu, żeby ograniczyć liczbę, znaczy szybkość z pojazdów poruszających się po drogach do 30 km na godzinę. No to się bardzo nie różni od inicjatywy ograniczającej prędkość do 50 na godzinę, sądzę, że skoro jest 50, to dlaczego nie 30? I no że... w sumie o 20 mniej, nie? No to trochę się różni. No ale... Ale co do zasady, to właściwie na jedno wychodzi, tak? Znaczy, no, z prędkości żółwia się schodzi do prędkości ślimaka i no, żółw to nie ślimak w końcu. No, bo tak naprawdę oczywiście możecie tutaj skomentować, czy w ogóle ograniczanie prędkości to ma jakiś sens lub nie ma żadnego sensu, ponieważ no, tutaj stoimy na takich, chyba z tego co pamiętam z ostatniej naszej rozmowy, chyba rok temu, to, że Martin, tutaj mój interlokutor, uważał, że ograniczenie prędkości ma jak najbardziej sens, aczkolwiek bardziej jakieś rozsądne niż w tej chwili jest, a ja mówiłem, że takiego sensu nie ma. Czy wciąż podtrzymujesz swoje zdanie? Czy ja mówiłem, że ma sens? No mówiłem, że ma sens w uzasadnionych przypadkach, tak. A ty mówisz, że w ogóle nie ma, tak? Tak, i podtrzymuję to zdanie. No to dziwne. Aha, pogadali. bo przytoczyłeś przykład Irlandii, tak? Czy? No tak, tak. To powiedz, o co chodziło w Irlandii. No jak byłem w Irlandii, to tam jeździłem w samochodzie z kimś i patrzę, a tam są takie wąskie dróżki, ledwo się dwa samochody mogą minąć, z jednej tam jakiś płot, z drugiej przepaść, takie różne fajne kamieniste rzeczy. No i takie kręte drogi i patrzę, a tutaj ograniczenie prędkości. Ja się patrzę, a to 110 na godzinę. To przecież się nie da. Czyli tak jakby tego ograniczenia tam nie było. No tak, no właściwie jest zbędne. Bo dzisiaj istniejącą taką ideologią w Unii Europejskiej, ale nie tylko, ale tutaj jest jakieś tak najbardziej takie wyraziste, jeżeli chodzi o poruszanie się pojazdów na drogach, to jest idea bezpieczeństwa. No to jest takie idea fix, że jeżeli obniżymy maksymalną prędkość z tych 50 na godzinę w tej chwili do 30, no to uzasadnienie było takie, że mniej osób zginie na drogach. Ponieważ zdążysz wyhamować. No jeżeli w ogóle nie jedziesz, no to zdążysz wyhamować tym bardziej. I co, mniej zginęło? No jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie wprowadzono. Aczkolwiek przeprowadzono badania, tak się mówi, przeprowadzono badania, że każde ograniczenie o kolejne 10 km na godzinę powoduje no, mniej tam wypadków, w ogóle wypadków, a wypadków śmiertelnych również. No tak, no, to tak. Się zgadza. No i nie jest to nic odkrywczego. No i pytanie, czy taka idea jest w ogóle słusznym punktem wyjścia? Podcastologa mamy na naszej antenie. Cześć. Cześć. No masz szczęście, bo akurat jestem kierowcą. I w dodatku jeszcze zawodowym. O. No i ostatnio odbieram jeszcze kwalifikacje. W Polsce? Jeszcze po... Nie, w Anglii. A, okej. Okay. Jak to tam wygląda? W Anglii jest na autostradzie ograniczenie dla samochodów osobowych do 70 mil. Dla ciężarowych do 60, ale i tak wszyscy mają pozakładane ograniczniki
na 56. W niektórych firmach oszczędzania ograniczają prędkość ciężarówek do 52, do 53. Dla aut osobowych na dual carriageway, czyli takich powiedzmy szybkich trasach dwupasmowych, rozdzielone pasy są z przeciwnego ruchu barierą metalową. Ograniczenie jest do 60 mil. No i na single carriageway, czyli takich jednopasmowych, również jest 60, dla ciężarówek 40. Jeżeli jedzie ciężarówka, to wszyscy grzecznie jadą za nią, a 40 mil, jeżeli jedzie zgodnie z przepisami, nikt nie trąbi, nikt nie wyprzedza na 3, 4 i 5. Na terenie zabudowanym jest ograniczenie do 30 mil, czyli to jest mniej więcej odpowiednik 50 na godzinę i w strefach uspokojonego ruchu jest jeszcze mniej, bo tam jest chyba 20 albo 15 mil na godzinę. Z tym, że musisz pamiętać o jednej rzeczy. Powiedzmy, normalnie teren zabudowany, no to jest oznaczony znakami, jest miasto, prawda? I ograniczenie do 30, a teren uspokojonego ruchu to jest, powiedzmy, to są takie uliczki, powiedzmy, osiedlowe, prawda? Że powiedzmy, jeżeli jedziesz z Peterborough, i będziesz przejeżdżał przez, powiedzmy, Market Harborough, no to nie będziesz wjeżdżał w te uliczki do tego miasta, w te uliczki, ponieważ to jest, powiedzmy, taki stricte lokalny teren. A powiedz mi taką rzecz, bo jak wygląda sytuacja, czy to jest również teren zabudowany, taki odpowiednik pojęcia, jak to wygląda na przykład w Warszawie, że biegnie tam przez Warszawę, w tym jest kupa takich ulic, gdzie są, wiesz, trzy pasy w jedną stronę, trzy pasy w drugą stronę, no to jest to teren zabudowany tutaj, teoretycznie, że no, ta droga nie jest zabudowana po prostu. Masz rację, ale zarządca drogi powinien zrobić to tak samo, jak jest też we Wrocławiu, bo akurat urodziłem się we Wrocławiu. No. A jest na przykład droga dwu- albo trzypasmowa, tak jak ty mówisz, taka długa droga wylotowa na Legniska się nazywa, tam na Środę Śląską i tak dalej, to zarządca obligatoryjnie, powiedzmy, jest ograniczenie do 50, ale zarządca wystarczy, że postawi znak ograniczenia do 60 lub do 70 km na godzinę i w tym momencie akurat zwalnia to wszystkich kierowców z ograniczenia do 50 i jedzie szybko. Masz rację, tu moim zdaniem problem polega tylko i wyłącznie na odpowiedzialności zarządców dróg i, powiedzmy, krajowe władze, które zarządzają drogami, powinny moim zdaniem mieć wpływ, jak lokalni zarządcy, jacyś burmistrzowie czy sołtysi, ograniczają drogę na drogach tych przelotowych, powiedzmy, jedąc do Warszawy, to zgadza się z tym, że człowieka może trafić szlak, za przeproszeniem. No bo tutaj jeżeli jest taka... Musi jechać i co 10 kilometrów, powiedzmy, z prędkości tamtej dopuszczalnej 90 na godzinę dla auta osobowego, co, powiedzmy, co 5, co 10 kilometrów musi zwalniać do 50, bo przejeżdża przez miejscowość i sołtys sobie tak, wiesz, dla kaprysu dał 40 na godzinę, prawda? Bez całkowitego, powiedzmy, uzasadnienia, powiedzmy, ze względów, powiedzmy, technicznych, warunków technicznych budowy drogi czy coś w tym stylu, prawda? Kto przeprowadza autostradę przez miasto, pyta się instalacja na czacie. No, w Warszawie jest dużo takich autostrad teoretycznie. No tutaj jest taka fajna droga, na przykład nazywa się Wał Międzyszyński. To jest taka bardzo ulubiona przez tajniaków droga, ponieważ to jest kilka pasm w jedną stronę, kilka w drugą stronę. Wszyscy prują, ponieważ mogą. A tam jest 50 na godzinę wszędzie. I tam oczywiście wszędzie tajniacy jeżdżą. Ale Hugo, to jest złe zadane pytanie, bo przez Amsterdam przechodzi autostrada, masz Berliner Ring, do Londynu wjeżdża ci M40, do Londynu ci wjeżdża M3, do Londynu ci wjeżdża M4. Ale masz normalnie zjazdy. One są, powiedzmy, to są bezkolizyjne autostrady. Jadą, powiedzmy, górą. Albo jadą dołem, prawda? Każdy, kto chce się włączyć do ruchu, no to zjeżdża lub wjeżdża na tą drogę przez pas rozbiegowy, prawda? Żeby nabrać prędkość dostosowaną do tych, którzy się poruszają po tej drodze. Powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz odnośnie Anglii, jak to wygląda w tamtym kraju. Czy tam ci, oczywiście te auta, które nie mają blokad swoich poustawianych, czy tam ludzie przestrzegają tych przepisów, nawet jak są głupie? Przestrzegają dlatego, że się boją? Boją się, tak, powiedzmy. Boją się, bo są, wiesz, dostajesz przykładowo, płacisz niski mandat, 60 funtów, dostajesz 3 punkty karne, a powiedzmy następne przewinienie to są, powiedzmy, następne 3 punkty karne albo 6 punktów karnych za to, że nawet jak nie masz ubezpieczenia, i powiedzmy tam chyba jest, no nie chcę kłamać, ale chyba jest do 12 czy do 15 punktów i potem tracisz prawo jazdy. Samochód w Anglii to jest taki jakby przyrząd, czy ja nie wiem, jakby to powiedzieć, wszyscy mają samochody, jeden, dwa, nawet trzy auta są w rodzinie, wiesz, wszyscy się
poruszają samochodami. Bardzo dużo ludzi, no jeżeli mieszka w centrum Londynu i pracuje w centrum Londynu, wybierze metro i to jest wszystko jasne. Ale generalnie tak, to bardzo dużo Anglików się porusza samochodami. I to jest, ja ci powiem, Hugo, ale to jest, wiesz, musisz zrozumieć jedną rzecz. Powiedzmy, jedziesz, masz do przejechania, powiedzmy, przykładowo, masz do przejechania 100 mil. Wjeżdżasz na autostradę, jedziesz sobie, a teraz ostatnio mieliśmy szkolenie, prawdopodobnie od przyszłego roku ograniczenie zostanie podwyższone do 80 mil na godzinę. I jedziesz sobie, powiedzmy, przez te, masz do pokonania 100 mil, jedziesz sobie 90 mil po autostradzie, dojeżdżasz i wiesz, że zjazd do miasta, na przykład możesz mieć 3 zjazdy, nie? Wschodnie, centralne i zachodnie. I wiesz, nawigacja, czy wiesz, że twój znajomy mieszka przy zachodnim zjeździe z autostrady, prawda? Dojeżdżasz do zachodniego zjazdu z autostrady i później masz ograniczenie na przykład do 30, to ty nie masz problemu, bo tą odległość pokonałeś bardzo szybko i ty się nie spieszysz. To jest naturalne, wszyscy zwalniają, wiesz? Jeżeli wszyscy zwalniają, to nagle ty jakbyś zaczął się zachowywać, powiedzmy, wiesz, no jak wariat, nagle zacząłbyś hamować, przyspieszać, wyprzedzać, to byś, wiesz, no... Był wyśmiany, powiedzmy, przez nich. Głupio byś się poczuł po prostu, wiesz. Jeżeli widzisz, że wszyscy przestrzegają przepisów, no to ty też chcesz przestrzegać, prawda? A jak się po mieście, jeszcze ostatnie pytanie, a jak się po mieście, proszę, takim dużym, nie? Bo zakładając, że... Tak, ciężarówką. Wagon and truck, czyli ciężarówka z przyczepą na przykład. No, ale to wszystko jedno, ale czymkolwiek. No, tak, jeżeli jeździsz generalnie po mieście, to tam są te ograniczenia właśnie głównie do tych 50 na godzinę kilometrów, czy to są te znaki, no, nakładają wyższe ograniczenia? Jak to wygląda tak w praktyce? Nie wiem, po Londynie, czy po jakichś tam innych? Nie. No, to jest, to ci mówię, to wiesz, no nawet jeżeli poruszasz się po Londynie, to wiesz, to też wjeżdżasz, nie tak? Nie ma takiej, wszystkich obowiązuje, nie. Jeżeli jest przykładowo, a to znaczy są miejsca, gdzie może być ograniczenie, powiedzmy, lokalne na jakiejś określonej drodze, że na przykład ciężarówka nie może wyprzedzać w jakichś określonych godzinach, bo wtedy się robią korki, prawda? Ludzie rano jadą do pracy, po południu wracają z pracy, ale tak generalnie to obowiązują, powiedzmy, tylko w jakichś związanych z techniczną budową drogi może być ograniczenie, że ciężarówka, powiedzmy, jadąc więcej niż 40 mil, może to, wiesz, może spowodować, że ona wypadnie z drogi albo kierowca straci panowanie. Ale generalnie tak to obowiązują wszystkich przepisy tak samo, albo jest ograniczenie, że jest wjazd do 7,5 tony, albo do 20 ton w strefę uspokojonego ruchu ciężarówka nie może wjechać. Okay. Budowane są specjalne, wiesz, zwężki. Takie są zwężki robione, że powiedzmy, że ciężarówka z uwagi tego, że jest szersza niż samochód osobowy czy autobus, no to po prostu nie wjedzie. Tam są słupki, a to samo jest na przykład, jak jest ten tunel pod Tamizą, a to, powiedzmy, ciężarówki, które mają wysokość większą niż, powiedzmy, tam 3-2 metra, no to nie mogą wjeżdżać, bo jedna część tunelu jest niższa niż druga, niż ta wschodnia czy zachodnia jakoś, tak? No to tam są już, wiesz co, to jest fajne, bo są porobione przed wjazdem, żeby nawet jeżeli się pomylisz przykładowo, prawda? Zapomniałeś się, jechałeś do tej pory busem i nagle ktoś cię posadził na ciężarówkę i zapomniałeś się, to są porobione specjalne takie bariery wysokościowe na łańcuchach, żebyś, powiedzmy, o kurde, strzeliłem byka, prawda? Delikatnie mogę się wycofać, bo widzę, że się nie mieszczę, prawda? I wyjeżdżasz sobie. No także to tak to wygląda. No, także to jest, wiesz, no jest troszeczkę inaczej. Wiesz co, z czego ludzie, na przykład mi się wydaje, że z czego teraz ludzie się cieszą, że przykładowo w tej chwili praktycznie możesz wsiąść w Krakowie w samochód, jak wyjedziesz na autostradę, to możesz dojechać do Berlina i nie będziesz przejeżdżał przez żadną miejscowość. A jeżeli przykładowo w Białymstoku wsiądziesz i będziesz chciał jechać do Wrocławia, to nie masz takiej samej szansy. Odległość jazdy ciężarówką czy autem osobowym z Wrocławia, powiedzmy, do Koszalina nad morze, gdzieś tam do Mielna, to jest autem osobowym, to jest około 6 godzin, 7, w zależności od natężenia ruchu. W tym samym czasie możesz pokonać odległość między, powiedzmy, Wrocławiem a Hanowerem. Porównaj sobie tą, wiesz, różnicę, wiesz. Mm-hmm. No, zresztą widać po GPS-ach. Także tylko, na zakończenie to ja ci powiem, tylko wiesz co, że ja, bo generalnie pamiętam, jak ten temat już mieliście poruszany kiedyś, pamiętam, że Martin się tak troszeczkę zżymał, że mówił, może ograniczenie do 5, może do 2, bo że całkiem zwalniać. Ja uważam, że to jest uzasadnione, bo w takich, wiesz, strefach, tak jak powiedziałem wcześniej, strefach uspokojonego ruchu, gdzie są osiedla, gdzie dziecko, nawet jeżeli zwracasz na nie uwagę, może wylecieć piłka, czy coś, dzieci mogą zapomnieć, wiesz. Ale ludzie się, ale to wiesz, nie chodzi o osiedla. Nie chodzi o osiedla, przecież jednak generalnie się nie jeździ po osiedlach, jedzie się po normalnych drogach. No, jeżeli ktoś ma samochód, który może jechać 200 na godzinę, i który zachowuje się przy tym przewidywalnie, to dlaczego on nie ma jechać 200 na godzinę? Ja tego nie rozumiem. Oczywiście po drogach takich, wiesz, no większych, normalnych. Why not? No.
Oczywiście, jak najbardziej, zgadza się. No, dlatego wiesz, dlatego brakuje przepustów pod drogami, tuneli, dlatego brakuje kładek nad drogami, bo w sumie nie wiem dlaczego, to jest chyba jakoś, nie wiem, no ci wiesz, to musiałbyś się zapytać konserwy, tam jest budowlaniec, może ci powiedzieć, dlaczego tak jest, że w Polsce nie kładzie się nacisku na to, żeby wiesz, przekopać tunel albo zbudować kładkę, tylko prosi jest, a dobra, no to już malujemy pasy, stawiamy sygnalizatory i już. Wiesz, no to tu jest moim zdaniem problem, że wiesz, że a no to tak jest łatwiej, to tak to robimy, a nie żeby wiesz, w stronę człowieka, prawda, zrobić czy coś w tym stylu. Musisz sobie wyobrazić, że nawet jeżeli są takie sytuacje przykładowo, że że autobus przykładowo mogą zrobić przystanek taki i wiedzą, że ludzie, przykładowo przystanek jest po prawej stronie, ale osiedle jest po lewej stronie, to założę się, że w Polsce tak zrobią i zrobią światła już. Natomiast w Anglii jest w ten sposób, że nie, dobra, to robimy specjalną drogę dla autobusu, żeby przyjechał na lewą stronę, żeby w bezpieczny sposób mógł wysadzić ludzi. I ostatnia rzecz, są robione specjalne, powiedzmy, włączają się specjalne światła w strefach, gdzie są szkoły, prawda? Mhm. Włączają się światła i wszyscy mają obowiązek w tym miejscu zwolnić i nie mogą, muszą zwolnić do 20 przykładowo i koniec. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki ci wielkie. To był podcastolog, kierowca zawodowy z Londynu, nie z Londynu, z Anglii właściwie, czyli kolejny emigrant, czyli kolejna osoba, która pojechała właściwie. Jak wczoraj prowadziłem audycję z Maćkiem Binertem, firma na emigracji, to rozmawialiśmy o tematach emigracyjnych, więc teraz już tutaj tego nie poruszałem. Kochamy emigrację. Kontestacja. Radio dla emigrantów. Mhm. A to może taka zajawka, bo to tak dobrze teraz takie coś puszczę. 300 fotoradarów i kilkadziesiąt nieoznakowanych aut, które będą bezlitośnie tropić tych, którzy łamią przepisy. Czasem jadąc nawet z minimalną prędkością. O granicy między prawem i absurdem. Paweł Puska. Choć akurat w tym aucie ta granica jest nie tylko wyraźna, ale i rozsądnie ustawiona, znacznie powyżej prędkości dozwolonej. Limit jest na 96 ustawiony? Dokładnie. Jeździliśmy jednym z 29 mobilnych fotoradarów Inspektoratu Transportu Drogowego. 95. Nie zatrzymuje, nie filmuje, robi tylko zdjęcia. Drogie i często. W ciągu 4 godzin wykonał fotoradar około 300-400 zdjęć. To praktycznie wychodziło z jedno zdjęcie na minutę. To jedno auto, a do tego ma być jeszcze 330 fotoradarów stacjonarnych i planowany na połowę roku nowy system długiego pomiaru prędkości. Będą to systemy, które będą mierzyły prędkość pojazdu na odcinkach o długości do 10 km w obszarze zabudowanym i do 20 km poza nim. Dojdą też, podobne do tych, systemy rejestracji wjazdu na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Jak mówią ci, którzy bezpieczeństwem zajmują się na co dzień, te akurat są potrzebne. A nie wszędzie. Ale część fotoradarów zastąpiliby inteligentną sygnalizacją z zielonym na zawołanie. Tak się to robi we Włoszech, we Francji. Wszyscy zwalniają, bo jest czerwone światło, po czym ono się zmienia na zielone i jedziemy spokojnie, już dużo wolniej. A po co stawiać w tym miejscu fotoradar, który strzela zdjęcie za zdjęciem? Po co? Tu odpowiedź jest dość prosta. W założeniach budżetowych na przyszły rok znalazły się również planowane wpływy z mandatów od kierowców. 1,5 miliarda, choć w tym roku wpłynęło tylko 25 milionów. Fotoradary są wmontowane po to, żeby uzasadnić 7,5 razy większy budżet Inspekcji Transportu Drogowego i zatrudnienie ponad 400 nowych inspektorów w roku bieżącym. To jest jedyny sukces. A radary inspekcji to nie jedyne, które śledzą przewinienia kierowców. Prym wciąż wiedzie Straż Miejska. W Warszawie uznano, że takie kombajny to za mało. Przykro mi, ale edukacja i tylko i wyłącznie głaskanie po głowach kierowców nie ma już najmniejszego sensu. I czas sięgnąć po skuteczne narzędzia i konsekwentnie egzekwować przepisy. Ma w tym pomóc kontrola kaskadowa. Kierowca, jak na tych zdjęciach, będzie wpadał spod radaru pod radar, a te będą rozstawiane w odległości co najmniej 500 metrów. Pomiar prędkości taki ciągły na pewnym odcinku powoduje, że kierowca łagodnie, można powiedzieć, przyspiesza, ale nie do takiej prędkości od razu maksymalnej, tylko uspokaja się ruch samochodów, nie ma rwania. Po 3 zdjęciach może mieć sporą dziurę w budżecie. Po trafieniu na ten jeden radar też. Stoi przed remontowanym tunelem na ograniczeniu do 30. Limit ma na 40. W ciągu tygodnia zrobił prawie 700 zdjęć. Z założenia fotoradary miały służyć poprawie bezpieczeństwa i rzeczywiście służą. Tyle, że głównie poprawie bezpieczeństwa finansowego państwa i gmin. Paweł Puska. Przypomnijmy. Wczoraj jechałem tędy. Tych domów jeszcze nie było. Tak mówicie? A gdyby tutaj staruszka przychodziła do domu starców, a tego domu wczoraj by jeszcze nie było, a dzisiaj już by był.
to wy byście staruszkę przyjechali, tak? A to być może wasza matka! Kontestacja. Jedyne wolne radio w kraju. www.kontestacja.com. No i co powiesz, Martin, co powiesz na temat planowanych wpływów? Dotychczas to były tylko planowane wpływy na poziomie gmin i samorządów, kiedy gmina sobie planowała, że w następnym roku tyle, a tyle pieniędzy wpłynie z mandatów, z fotoradarów, no to teraz już budżet państwa nawet planuje 1,5 miliarda pieniędzy. No wiesz, no stare dobre wróciło, nie? Jak się zarabiało dawniej, to teraz też. Plan trzeba wykonać, panie. No, nowa 5-latka. Stawię. Mamy target, to trzeba go tutaj przekroczyć plan. Wtedy premie będą za przekroczenie planu. No, ale no, jest to zastraszające, muszę ci powiedzieć, ponieważ no, ja myślałem, że ten temat tak szybko nie pójdzie do przodu, a tutaj no, w Polsce rzeczywiście to głównie był pretekst do dzisiejszego tematu audycji. Rozpoczęło się po pierwsze masowe umieszczanie fotoradarów na wszystkich możliwych drogach i szybkiego, i wolnego ruchu, i średniego ruchu. Właściwie to wszystkie drogi u nas to są drogi wolnego ruchu, a po drugie wysyłanie agentów swoich, czyli ostatnio Inspekcja Transportu Drogowego, taka nowa organizacja, zorganizowana grupa przestępcza, która krąży po drogach i, no, i robi zdjęcia i wysyła mandaty, jak widać, jeden na minutę, tak? To jest maszynka do zarabiania pieniędzy rzeczywiście. Właściwie... A to wiesz, co ci powiem teraz, że no to jeździ wolniej. To wyjedź. A jeździ wolniej, a dlaczego nie? Bo nie po to mam auto, żeby jeździć wolno. To ja nie wiem, po co masz auto w Polsce. Ja się zastanawiam w ogóle, po co ludziom w Polsce samochody. Deskorolkę sobie chyba kupię teraz. No ja też mam coraz większe wątpliwości co do tego. No, na deskorolce bardziej jest mniej ogrzewania, ale poza tym to ja już nie widzę żadnego powodu, żeby posiadać auto, a już zupełnie nie widzę powodu, żeby posiadać dobre auto, jak ktoś sobie kupuje, nie wiem, Audi, BMW, wiesz, tak, takie, które potrafi rzeczywiście jeździć 250, no i wciąż jedzie prosto. Wciąż jest przewidywalne, wciąż można kręcić kierownicą i jedzie tam, gdzie... Więc nie wiem, to sprzedajecie teraz wszystkie swoje auta? W tej chwili rzeczywiście nie widzę sensu. Chyba, że ktoś traktuje mandaty jako jakąś pewną, nie wiem, pewną naturalną, nie wiem, naturalny koszt, tak? No to jest chyba naturalny koszt, że są tak tanie, że właściwie to można je wliczyć w koszt tego, że masz samochód, nie? No chyba i tak mniej się zapłaci niż za przeglądy i jakieś usterki i paliwo. Jeżeli za paliwo, to zdecydowanie mniej, ale no, nie do przecenienia są te punkty, które się jednak dostaje. A no tak, punkty to inna sprawa. Ale lepiej nie mieć prawa jazdy, jeździć motorowerem można bez prawa jazdy, co ja robię bardzo chętnie, żadne punkty mi nie grożą i śmieję się z was, frajerów. Bo jak wiecie, na motorower nie potrzeba mieć prawa jazdy dzisiaj, więc tym bardziej nie można go za punkty odebrać. No jak się ma powyżej 18 lat, bo już to zmieniono. A, bo dotychczas można było mieć mniej. No, znaczy nie, no czy było tak, że wystarczy tylko mieć 18 lat skończone i można jeździć. Teraz już się to zmieniło, że trzeba mieć prawo jazdy kategorii AM, zdaje się, tak się to nazywa. Aha, no. Ale prawo nie obowiązuje wstecz, o dziwo, w tym kraju w niektórych przypadkach, więc ustawa mówi, że ci, którzy już przekroczyli tam odpowiedni wiek, to już mogą sobie do końca świata jeździć w Polsce bez problemu. A, w ten sposób, okej. Okay. Filipa tak. Mamy na antenie. Cześć, Filip. Cześć, cześć. Chciałem się odnieść do tego, co mówił tutaj poprzedni słuchacz, emigrant zdaje się, tak, z Anglii. No, no. On twierdził, tak, że to tak. Jakby największy problem to są gminy i tak dalej, że ustawiają sygnalizację w tych miejscach nieco trzeba. Ale z drugiej strony ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że w sumie policja ponosi taką samą odpowiedzialność, bo mogłaby się zachować, że tak powiem, po ludzku i łapać ludzi tam, gdzie rzeczywiście jakby te ograniczenia po coś są i szybka jazda stwarza jakieś zagrożenie. Tymczasem oni ustawiają się tam, gdzie po prostu będzie największy zysk. Nie wiem, pierwszy raz, kiedy mnie policja złapała krótko po otrzymaniu prawa jazdy, to było po prostu w szczerym polu na prostej drodze, gdzie było nie wiem dlaczego 50 na godzinę. To jest dla mnie jakiś po prostu kosmos, co oni potrafią zrobić, żeby domknąć budżet. Jakie absurdy po prostu są, no bo już rozumiem, że nie wiem, żeby stali pod szkołą i pilnowali po prostu bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa dzieci czy tak dalej, ale przeważnie to puszcza się tajniaków na drogi szybkiego ruchu, czy gdzieś tak przynajmniej jest w Bydgoszczy.
to mi trochę przypomina sytuację taką jak teraz w Poznaniu miała miejsce, gdzie o 8 rano przed zajęciami na uczelni policjanci podjechali pod przejście dla pieszych przed wydziałem vanem, oczywiście cywilnym, i spóźnionych studentów, którzy przebiegali na czerwonym, po kolei wychodziło po dwóch policjantów i po pięciu łapało, i tak partiami. No pewnie w godzinkę wyciągnęli z 10 tysięcy czy coś do przodu i się zwinęli, nie? No to jest sposób zarabiania pieniędzy. No widziałeś kiedyś policjanta, który pomaga ludziom w Polsce? No Hugo, ja tu muszę zaprotestować, bo jutro idę z wizytą duszpasterską do nich, w końcu się zgłosili, więc teraz muszę mówić ładnie i... Nie, bo są tacy, Hugo, spokojnie, są. Tak, ja wiem, rzeczywiście w komentarzu do naszej audycji, w tam jakiejś poprzedniej, którejś z poprzednich, rzeczywiście został opisany jeden przypadek, kiedy policjant był pomocny. Także, okej, zaobserwowano jeden taki przypadek w Polsce, nawet ktoś go opisał. Mhm. Więc no, jest może to... jest i drugi. Może jest i drugi gdzieś. No to serce rośnie, naprawdę. Słuchaj, Filip, sprzedajesz auto? Ostatnie pytanie. Kupujesz sobie tam, nie wiem, rower, deskorolkę, tak żeby się zmieścić w tych limitach? Ja już nic nie sprzedaję, bo już się samo, można powiedzieć, sprzedało. Po prostu wysiadło. A no to myślałem, że ukradli. To całe szczęście. Dobra, trzymajcie się. Chciałem tylko tak się odnieść do tej poprzedniej wypowiedzi. Dzięki bardzo za audycję. Ciekawy temat. Dzięki wielkie. To był Filip w kontestacji. Ja już wiem, dlaczego tak mało rzeczy używanych się na Allegro sprzedaje. Bo się albo rozpadają, albo kradną. Nie? Powiedz mi, tak, dostałeś to ogłoszenie, tak? I na jutro jesteś? Jutro z wizytą duszpasterską się udaję na komisariat. Przypomnijmy, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi, skoro jak mam przypominać, przecież mi nikt nie powiedział. No. Prawdopodobnie chodzi o tą ustawę, tyle wiem, że chodzi o ustawę sprzed wojny, która zabrania zbiórek publicznych bez zgody paru ministrów. Organów. Tak, ministrów dokładnie. Tak, czyli, więc się ktoś ewidentnie życzliwy doniósł, prawda? Zdaje się, że to chyba o stronę odwyk.com chodzi, bo coś policjant zawalony papierami dzisiaj przyszedł. Bardzo miły, miał taki wschodni akcent ruski. No, pogadałem sobie. No. I jutro może na żywo gdzieś go spotka. Może wywiad ktoś będzie chciał udzielić, ale wątpię. No i co? No i coś tam mówił, że to internet, że coś. No to już wiadomo, że będzie powtórka z rozrywki znowu. Tak. No, zobaczymy. Jutro będę. Także. Dobrze. Nagraj tam, co tam możesz nagrać. No to... To tak, ale to ja nie mogę mówić głośno, bo jeszcze ktoś tego słucha. A, no to nie. Przeszukają. Nie mogą. No nie mogą, wiem, ale oni mogą mnie wiedzieć. to nagrywaj z dwóch stron. To jest trochę dyskomfort, jak idę na policję ze świadomością, że znam lepiej prawo niż oni, więc może być trochę... Może trafię na akurat, wiesz, tych wyjątków trochę lepszych, wyższych stopniem. Odbierzmy futrzaka, który nadaje z kraju, gdzie nie ma limitów na autostradach prędkości. I jak ci się tam jeździ? No tutaj się bardzo dobrze jeździ. Są ograniczenia, owszem, tam gdzie mają być. Tam gdzie nie mają być, nie ma ograniczeń. Także ja tak właśnie chciałem troszeczkę trolująco powiedzieć, że nawet jakby wprowadzili ograniczenia do 30 na godzinę w miastach, to mnie nie ziębi, nie parzy, bo ja mieszkam 300 metrów od autostrady trzypasmowej, na której już nie ma ograniczeń z kolei. Ja jeździłem przez Niemcy i muszę powiedzieć, że tam się jeździ bardzo przyjemnie. Tym bardziej, że tam jeździ dużo takich właśnie szybkich i nowych aut i one bardzo w sumie energicznie jeżdżą i jakoś się z nimi dobrze jeździ. No i jak widać, jedna z najmniejszych wypadkowości w Europie to są właśnie Niemcy. I tutaj właśnie masz dowód na to, że jak jest duża prędkość, wcale nie jest powiedziane, że będzie niebezpiecznie, bo tak, po pierwsze, bo to, tak, autostrady to jest jedno, to jest 16 tysięcy kilometrów, gdzie połowa jest bez ograniczeń. Są również, o czym tak się nie mówi, są drogi krajowe bardzo ładnie wyprofilowane. Jak ja jechałem sobie już drogami krajowymi do Czech na wycieczkę, no to ja sobie tak w ogóle będąc w Niemczech, czasami sobie wyobrażam, jestem w jakimś miejscu, jakby to było w Polsce. Jadę sobie taką drogą krajową, gdzieś tam jakaś dolinka, no to jest most, tutaj jest jakiś kawałek tunelu,
i sobie jadę, jest fajnie. W Polsce to by było tak. Zjazd do miejscowości, ostry zakręt, ograniczenie prędkości, dwa fotoradary, potem przejazd przez miejscowość, próg zwalniający, wyjazd, kolejny fotoradar, jedziemy pod górkę. Natomiast tam jest prosty most ustawiony obok miejscowości i to są drogi krajowe. To nie, ja nie mówię o autostradach, bo same autostrady to wyglądają w ten sposób, że na przykład w okolicach Monachium, to bo to jest w ogóle cała machina nawet zarządzania tymi autostradami. Tak zwykły kierowca tego nie widzi, ale są na przykład tablice, ekrany z informacjami. Jak się pojawia korek, to pojawiają się informacje, że będzie korek. Są włączane są ograniczenia prędkości, na przykład w okolicach Monachium się zdarza tam do 120, czy tam do 100 pojawia się na przykład, jak jest zła pogoda, ograniczenia, zwiększa się ruch również. To jest wszystko dynamicznie sterowane, łącznie na przykład z tym, że jest pas normalnie awaryjny, ale w przypadku większego natężenia ruchu pas awaryjny jest przekwalifikowany jako pas normalnie do ruchu. Też takie strzałki się pojawiają, że tamtędy można jechać i te korki są rozładowywane w pewien sposób i się jeździ po prostu bezpiecznie. To są naprawdę bardzo duże potoki samochodów. W Niemczech niesamowicie ludzie jeżdżą. Jest bardzo dużo ludzi jeździ z samochodami. Jest duży ruch, duża prędkość i jest bezpiecznie. I da się to zrobić, tylko że jest to naprawdę, to jest potężny wkład pracy włożony w to, żeby to funkcjonowało. Na metrowe, taka autobana, masz metrową warstwę tego betonu, do tego masz pomiędzy takie przestrzenie, I one są zalane jakąś taką lepką substancją. I co jakiś czas ona jest zmieniana na nową. I to jest trwałe. To jest po prostu trwałe. Ta autobana ma ileś lat i ona jest trwała. Nie pojawiają się dziury, nie ma łatania, a z kolei na drogach krajowych to się robi łaty nie w momencie, kiedy już jest dziura taka, że można sobie koło urwać, tylko w momencie, kiedy nawierzchnia zaczyna przejawiać cechy, że po następnej zimie się pojawi dziura. To oni już łatają i tego nie ma i się jeździ wygodnie. Jeszcze co powiem, na przykład na drogach krajowych te ograniczenia prędkości jednak są ustawione wyżej, bo tam, gdzie w Polsce by była spokojnie 40 i za zakrętem fotoradar oczywiście, w obie strony ustawione, czyli dwa fotoradary, to jest spokojnie 60 i jakoś ludzie się nie zabijają. To jakoś funkcjonuje, da się. Znaczy w Polsce, wiesz, no w Polsce jest tak, że tutaj masz te ograniczenia te 50, czasem nawet 40 i tak dalej, ale no wszyscy jeżdżą normalnie, czyli wszyscy jeżdżą 80, 100, no to są normalne prędkości na normalnych drogach miejskich, w terenie zabudowanym jak najbardziej, no nie na osiedlach, ale gdzieś tak, wiesz, to po prostu jeździ się 100 na godzinę. No to jest, to nie jest nic nienormalnego, bo na tyle pozwalają dzisiaj auta, no czasem można szybciej. Więc to jest dla mnie to jest nienormalne, ja jestem po prostu zwolennikiem, że prawo powinno być dla ludzi. Jeżeli jest te ograniczenia powinny być dostosowane do realnego ruchu, a one są dostosowane do fotoradarów, żeby one łapały pieniądze od kierowców. Tylko tyle. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego właściwie, czemu nie zlikwidować, po co ten cały problem, bo to wiesz, trzeba jednak kupić te urządzenia albo je wyleasingować, ktoś to musi obsługiwać, teraz jest to w miarę automatyczne już, ale to wciąż jakiś tam obieg korespondencji jest, to coś w poczcie się płaci i tak dalej. Czemu na przykład nie podnieść o kolejną złotówkę akcyzy na paliwo? To nie byłoby tańsze, bo i tak by wszyscy, rozłożyłoby się na wszystkich kierowców, to nie rozumiem. Rozumiesz tak tą logikę? Właściwie te 1,5 miliarda tych fotoradarów, po co to robić tak naprawdę, skoro można ściągnąć się same, można ukraść te pieniądze w łatwiejszy sposób? W jaki? Podnosząc akcyzę na paliwo. To nie jest łatwiejszy sposób. Zauważ, że wzrost ceny paliwa to się przekłada na wzrost cen wszystkiego. Ale to nie jest łatwiejszy sposób wcale. No jak to nie?
No bo chodzi o ściągalność tych podatków. No jak fotoradary ma policja z tego, na tym zarabia, czy właśnie kto zarabia na tych fotoradarach? No kto by nie zarabiał, to jemu zależy, więc się stara, więc ściąga jak tylko może te pieniądze, nie? To jest skuteczniejsze. Nie rozumiem do końca, bo to jest chyba podobna sytuacja, jak masz z podatkiem dochodowym i z podatkiem VAT na przykład. Ale na podatku nikt konkretnie nie zarabia takim. To się rozpływa i nikomu nie zależy, więc nikt tam specjalnie nie zadaje sobie trudu, żeby ściągać. A kto zarabia na inspekcji, na ściąganiu podatków przez Inspekcję Ruchu Drogowego? Inspekcja Ruchu Drogowego? No nie, bo to wpada w budżet. Ale jej, nie? No nie jej. No ona tam jakoś ma prowizję z tego oczywiście. I właściwie kto zarabia na tych radarach? To generalnie fotoradary szły do niedawna, całkiem główna ta część szła do samorządów, czyli jak gmina sobie kupiła, więc tam wiesz, są takie słynne gminy Nowa Sól, tam jakieś takie wiesz, bardzo takie zachłanne na pieniądze, więc one sobie tam pokupowały te fotoradary, niektóre gminy sobie kupuje po 4 na wszystkich wylotówkach. No okej, okay. I to szło do samorządu. W tej chwili, jak widać, jest pozycja w budżecie państwa już, wiesz, to jest już na tyle duża kwota, 1,5 miliarda, nie? To nie w kaszę dmuchał, że teraz no to te pieniądze wpływają też w sporej części, będą wpływać do budżetu państwa. No. Kolejni urzędnicy się zorientowali, że można na tym zarobić i można pozatrudniać kolejnych urzędników. Tylko tyle. Bo między urzędnikami też jest jakiś współ... Dla nas to są urzędnicy, ale oni między sobą też się o pieniądze kłócą, więc kolejni urzędnicy zauważyli, możemy zarobić. I przelobbowali kolejne przepisy, zmiany jakieś. No. Okej, okay, dzięki ci wielkie, Futrzak to był. Futrzak z kolei to jest osoba, która też jest, że więcej imigrantów nas dzwoni, która mieszka z kolei za naszą zachodnią granicą i mówił, jakie tam są, jak się tam przestrzega zasad ruchu drogowego i w ogóle jakie są zasady ruchu drogowego i ograniczeń prędkości, no, które są akurat tam bardzo liberalne. Bo jest ja zauważyłeś, że większość rzeczy w ogóle w Polsce robią emigranci? To znaczy? No nie wiem, tak mi się wydaje, że... Znaczy, jak ktoś jest aktywny, to albo jest emigrantem, albo zaraz będzie, nie? Bo nie wiem, takie mam wrażenie ostatnio. No zobacz, dzwonią cały czas ludzie z zagranicy, znaczy spoza Polski. Jak coś jest do zrobienia, to też przeważnie robią to zawsze ludzie, którzy no, nie są w Polsce rezydentami za bardzo. No, no nie wiem, dlaczego tak jest, ale ta aktywność się wyprowadza chyba. Albo to może złudzenie jakieś może moje. Może za dużo się zadajemy z takimi ludźmi. Nie wiem zresztą. Zresztą ty też, ty też wyjeżdżasz, czy nie mogę o tym mówić. No możesz, no, ale ja tylko na razie próbnie w styczniu. Taki prototyp sobie robisz. No tak, właśnie. No. Na zwiad jadę. Kontestacja. Jedyne wolne radio w kraju. www.kontestacja.com Kontestacja, Martin i Hugo po tej stronie, wydanie główne dzisiaj, możecie dzwonić na numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie lub przez telefon, jeszcze raz powiem, 222-195-321. Jeżeli jesteś kierowcą lub też nim nie jesteś, chciałbyś jakoś się tutaj, albo na przykład jesteś, nie wiem, kierowcą we Włoszech, albo w Australii, albo w Nowej Zelandii, to powiedz, jak tam się jeździ po ulicach, po drogach. No, bo kończąc mój wątek, który tam rozpocząłem jeszcze przed poprzednim telefonem, to, że tutaj w Unii Europejskiej, a w Polsce przede wszystkim, istnieje ideologia bezpieczeństwa. To znaczy, że wszystko musi być bezpieczne. I po do to, pożygania. Do pożygania. Dodajmy. Stworzyliśmy po to auta, no nie po to, żeby się szybko przemieszczać, tylko po to, żeby one były bezpieczne. Więc jako, że już daliśmy ludziom kupić te auta na własność, bo to kiedyś był rynek no, bardzo reglamentowany, no to w tej chwili wprowadzono tutaj dużą swobodę rynkową. Ludzie sobie mogą kupić auto. Jedni nowe, inni używane, no ale generalnie każdego stać na auto. Nie jest to jakiś taki straszny koszt. No mało kogo stać później na benzynę do tego auta, ale pobudowano również bardzo szerokie drogi. Wielkie plany infrastrukturalne z dotacji europejskich. No przecież to jakby sztandarowe. No, poza stadionem to właściwie wybudowano drogi szybkiego ruchu, autostrady tylko po to, żeby następnie wprowadzić tam ograniczenia prędkości,
pokupować radary, wyposażyć inspekcję transportu drogowego w specjalne samochody po to, żeby mogła tych kierowców, którzy na te super drogi, gdzie wreszcie można jeździć przyzwoitą prędkością, po to, żeby ich wyłapać i zamknąć ich do więzienia, jeżeli nie, no dobra, nie zapłacą kary. No. Ale czy uważasz, że prędkość jest, bezpieczeństwo w ogóle nie ma znaczenia przy ruchu drogowym? No bo to tak wygląda na to, że samochody tak zostały stworzone do prędkości, ale bezpieczeństwo można w ogóle pominąć? Oczywiście, że nie. Dlatego ludzie, których na to stać, kupują sobie na przykład tak zwane, jak się nazywają te auta? SUVy? Te duże takie, pseudoterenówki. Żeby łatwiej zabijać innych było i nie ponosić szkody przy tym. Nie, żeby w przypadku wypadku samemu przeżyć. No a to co ja powiedziałem innego? No to tak, no to właśnie z powodu bezpieczeństwa. Jeżeli kogoś nie stać i kupuje sobie, za przeproszeniem, jak się to nazywało? Tico to było co? Deutico? Czy Renault Tico? Deutico chyba. No, więc to jeździ bezpiecznie. To jest takie auto, które generalnie przy zetknięciu z kartonem, widzieliśmy. Karton zostaje cały, nie? A to auto już nie, niewiele z niego zostaje. No okej, okay. to jak cię nie stać na nic lepszego, to ryzykujesz. Ale poczekaj, bo nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jeżeli ryzykujesz, to jeździsz też i ostrożniej, bezpieczniej i dobrze. No to wiadomo. Ale człowiek, którego stać na większe bezpieczeństwo, zaczyna jeździć jak wariat coraz bardziej, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza jak coś wypije. I nie ma problemu z tym, że sobie jeździ jak wariat, bo wolność propagujemy taką, która zakłada, że ty ponosisz konsekwencje tego, co robisz. Mhm. No i dobrze, niech się zabija, ile chce. Ale nie można dopuścić, żeby zabił innych. No i tutaj... I tu jest uzasadnienie ograniczeń prędkości różnych takich głupich czasem. No i to jest oczywiście to jest oczywiście teoria. Założenie, ale to nie zgadzasz się z nim? Nie, właśnie nie, ponieważ praktyka mówi mi co innego. Ponieważ ja słyszę, wiesz, bo policja jest taka mania trochę w polskich mediach, że jak masz jakiś temat tam, nie wiem, jakiś tam kierowców ruchu drogowego, to zawsze się zaprasza policję do komentowania. Jakiś rzecznik policji skądś tam komentuje i to jest non stop, wiesz, to jest jakaś taka plaga, to jest aż do, właśnie to jest dopiero do zażegania, gdy widzę znowu tego policjanta komentującego po prostu jakiś temat, który właściwie nie powinien go w ogóle dotyczyć. Bo dlaczego on ma się wypowiadać? Tak samo jak jest... Bo też ma samochód, nie? No właśnie, tak samo jak jest zapraszanie polityków, żeby komentowali tematy gospodarcze, nie? No, o co chodzi? Zaprośmy paru głuchych, żeby powiedzieli, jak nam symfonia wyszła nowa, nie? Albo żeby, nie no, jakiś wziąć ślepych, żeby zrobili obchód po Nowej Galerii Sztuki, no i... To jest mniej więcej ten punkt odniesienia. I ci policjanci w tych różnych programach... Jak się panu podoba moja piosenka? I ci policjanci w tych piosenkach, w tych wywiadach, oni non-stop mówią, że przecież tutaj kierowcy jeżdżą jak wariaci, że tutaj powinno się, że ten ruch powinno się uspokoić i tak dalej. Ja nie wiem, czy my jeździmy po innych drogach? Ja nie wiem, Martin, może ty jeździsz po jakichś innych drogach niż ja, ale kiedy ja jeżdżę, naprawdę jeżdżę dużo, jeździłem dużo więcej... W tej chwili jeżdżę odrobinkę mniej ostatnio, w ostatnich miesiącach, ale generalnie jeździłem dużo i to zarówno po dużych miastach, czyli po Warszawie, po Krakowie, jak i pomiędzy miastami. No trochę mniej jeździłem w mniejszych miejscowościach. Nie wiem, może to na tych wsiach się ci ludzie zabijają, ale ja osobiście nie zauważyłem ludzi, którzy jeżdżą jak wariaci. Jak to nie zauważyłeś? No przecież w Warszawie mieszkasz. No ja tutaj widzę, że ci ludzie jeżdżą normalnie. No, nie wiem, chyba... Nie jest normalne. Znaczy, chyba, że ty uważasz... Piją normalnie, to nie piją dużo, no normalnie piją. No, ale chyba, że ty uważasz, że każdy, kto jedzie powyżej 100 na godzinę, to jest od razu wariat, tak jak policja, myślisz, tak? Nie, tak mówię, nie. To jeździ bez wyobraźni. To gdzie ty masz tych wariatów? No ja nie widzę tych wariatów. Nie, że o nich nie jest aż taka znowu masakra, żeby co drugi był, ale jest ich zdecydowanie za dużo i ryzyko stwarzają niepotrzebnie. Powiedział człowiek, który nie ma samochodu. No właśnie dlatego, bo to widzę lepiej. Jak ja zrobię jeden błąd, to wyląduję jako kaleka gdzieś. Jak ty zrobisz błąd, to ci się wtłucze kawałek maski, nie? Więc jest różnica. Dla mnie, ja zwracam uwagę na to, jak ktoś jeździ, bo muszę przewidywać dużo szybciej. Jak wiesz, motorem się jeździ też, to muszę bardziej być wyczulony na niebezpieczeństwa różne. No i ja to widzę, no. To nie mówię, że w Polsce dobrze widzę, a z czym masz porównanie? No nie byłeś w innych krajach. Albo byłeś. Opisz. No byłem, ale niedużo byłem. Bo w sumie jeździłem jako kierowca tylko po Niemczech, więc nie mam dużego porównania. Nie różni się styl jazdy? Ryzykowanie, brak wyobraźni kompletny?
nie sygnalizowali, na przykład, którą stronę się skręca. No co chwilę w Polsce gość mi skręca bez kierunkowskazu, no to co przecież już jest hamowa. No to prawda, to w Warszawie jako jest powszechne z tym kierunkowskazem. No ale to nie... Przestają na środku skrzyżowania i nikt nie może przejechać potem przez dwie zmiany świateł. No ale nie za to się kara przecież ludzi, tylko kara się za tą prędkość nieszczęsną. O co chodzi z tą prędkością? No nie wiem, się uwzięli na prędkość, ale ogólnie no, Polacy nie jeżdżą za dobrze i bardzo ja dobrze. Nie dziwię przez to, że się ich traktuje jak dzieci cały czas. Akurat według mnie jeżdżą bardzo dobrze. No nie jeżdżą jakoś super kulturalnie, może to w Niemczech rzeczywiście jest jakaś większa kultura jazdy, że jeżeli ty włączasz kierunkowskaz, to cię nie próbują wyminąć, tylko cię wpuszczają. Okej, okay, tak jest. No ale generalnie jeżdżą bardzo dobrze, no szczególnie w Warszawie to akurat widać, że kierowcy w Warszawie jeżdżą bardzo dobrze, ponieważ muszą się tego nauczyć, no to jednak tutaj... Czyli jeżdżą efektywnie, jeżdżą szybko, jeżdżą ryzykując dużo, ale ja nie wiem, czy to jest takie dobre. No dobre, bo docierają do celu szybko. No, oprócz tych, co nie dotrą, tak, ale no, parę osób przy okazji się tam trochę poturbuje. No ale akurat, że przytoczę znowu przykład Warszawy, to, co zresztą tobie się rzuciło w oczy, jak tutaj się pojawiłeś i mi powiedziałeś, zanim ja się przeprowadziłem się do tego miasta, to, że tutaj są po pierwsze dużo szersze drogi niż w innych miastach. Tak, te pasy w ogóle, pojedyncze pasy są dużo szersze domyślnie niż w innych miastach. Ludzie mogą nie mieć porównania troszkę, szczególnie jak z Krakowa przyjeżdżają, bo tam jest tak troszkę klaustrofobicznie wszystko zrobione, że tutaj są szersze pasy, a po drugie jest dużo więcej tych pasów zwykle, więc naprawdę te drogi wewnątrz miasta wyglądają często dużo lepiej niż drogi ekspresowe pomiędzy miastami. I tutaj można jeździć, o ile na drogach ekspresowych można legalnie jechać 110, tam 120 nawet, no to w Warszawie można jechać legalnie 50 na dużo lepszych drogach. To jest chore. To jest głupota, tak. Ale to sprecyzujmy, o czym mówimy. No bo tak naprawdę uważam, że problem nie jest z zasadą, tylko z głupimi stosowaniami tych wszystkich zasad. Sama zasada, że zasady, no jak są mądrze stosowane, to zasady mają uzasadnienie. Znaczy te przepisy drogowe, ograniczenia, różne tam znaki. No jak są sensowne, to mają uzasadnienie, bo to jest dla ochrony całości, nie? To jest takie rozwiązywanie dylematów gracza w grze, prawda, tam na drodze. No, ale w większości po prostu ja się przyczepiam praktyki, takiej codziennej praktyki w Polsce, że to niezależnie od tego, czy to ma sens robić ograniczenia, czy nie ma sensu, jak już się robi, to się robi źle, głupio i w jakichś takich złodziejskich założeniach, żeby tylko pozbierać pieniądze, a nie uczyć ludzi lepiej jeździć. A już na pewno nie dla ochrony nikogo. Dzwońcie, jakie macie zdanie na ten temat? 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie, więc telefon lub Skype wybierzcie sobie i skomentujcie, czy się zgadzacie z tym, że zasady ruchu, ograniczenia prędkości jakieś, na przykład ograniczenia prędkości, powinny istnieć, tylko powinny one być bardziej racjonalnie dostosowane do warunków panujących na drodze, żeby potem policja nie mówiła, że nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. To dostosował właśnie, tylko przepisy się nie dostosowały do tych warunków. Czy nie powinno się w ogóle nie powinno się stosować na przykład ograniczeń prędkości? Bo ja jestem jak najbardziej za i to nie z powodów jakichś teoretyczno-ideologicznych, tylko z powodów czysto praktycznych, że widzę po prostu, że ci ludzie jeżdżą normalnie i że dużo więcej uwagi mi osobiście chodzi na tym, żeby obserwować, czy gdzieś nie jeździ fotoradar, czy za tobą nie jeździ jakiś Ford Inspekcji Transportu Drogowego z radarem i cię nie ściga, niż na to, żeby no normalnie jeździć, żeby patrzeć się na drogę, patrzeć się, czy ktoś się nie skręca i tak dalej, dojechać do celu. No ja podziwiam w ogóle tych, co samochodami jeżdżą, bo ja już mam i tak oczopląs od patrzenia na wszystkie znaki. Przecież one są co 100 metrów, czasami to jest jak las. Ilość tych znaków jest jakaś niewiarygodna w porównaniu z innymi krajami gdzieś tam na zachód, no bo naprawdę, co kawałek jest znak. Zmiana prędkości też występuje tam parę razy w ciągu kilometra i cały czas musisz pamiętać. A to mnie zawsze zastanawiało właśnie, bo nawet jak są te zmiany typu, że raz jest 60, raz 70, to jest jakaś taka straszna różnica, że należy postawić kolejny znak na tej drodze. No, tak, no ale musisz się gapić ciągle, mieć uwagę we wszystkie strony. No po co tyle znaków jest? Teflon jest z nami na antenie. Cześć. Halo, halo, cześć. Cześć, masz prawko? Tak, no też jeżdżę po drodze, chociaż od dawna, dawno, dawno temu dużo jeździłem rowerem i teraz akurat zima, no to trzeba się na auto przerzucić, ale ogólnie takie jakieś trasy mam malutkie po mieście, to tym rowerkiem sobie śmigam,
Bo nie dość, że się te auta omija i ma w dupie tam te wszystkie kolejki, to ponadto super sprawa, że podzieli się wszędzie i nie ma problemu z parkowaniem. Jestem ogólnie za tym, żeby benzyna była jeszcze 3 razy droższa niż jest, byłoby mniej aut na drodze i ludzie by myśleli nad czymś takim jak jakiś skuter, najlepiej elektryczny, bo dzisiaj już może nie ten najtańszy, ale niektóre wynalazki są naprawdę dość ciekawe, które mogą śmiało konkurować z motorami, a na przykład 100 km przejechanie kosztuje 3 zł, nie? No niestety to trochę kosztuje, ale fajne maszyny są. No jak będzie tańsze, to wtedy się podniesie akcyzę na prąd i będzie tyle samo kosztować. Jeszcze raz? No, że jak stanieją te wszystkie skutery, tam te baterie i tak dalej, auta elektryczne, to wtedy się podniesie się w akcyzę na prąd, na przykład tylko na prąd do aut na przykład, na jakieś specjalne wyjściówki i wtedy będzie się płaciło tyle, co za benzynę. Bo właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby benzyna dzisiaj była 3 razy tańsza. Oczywiście, także to podatek na pewno by wszedł jakimś sposobem. Nie? Zresztą podatek, no tak samo jest. No, jest ten podatek drogowy, nie? I dziwi mnie trochę, że podatek jest, w ogóle jest tak inny podatek niż w benzynie, bo jak na dzisiaj, no to w sumie, czy w tej ropie, nie? Bo ludzie na przykład mogą jeździć dużo lub mało, a podatek zawsze muszą płacić, tak samo, więc to jest też takie nie dla wszystkich sprawiedliwe. No ale już pomijając to wszystko, nie? Że co do tej jazdy, nie, to oczywiście, że tak jest, że w większych miastach przede wszystkim ludzie jeżdżą i ja uważam tym tutaj, nie zgadzam się z tobą, że mówisz, że jeżdżą normalnie. No, normalna jest większość, więc jeżeli w Warszawie większość jeździ, zwyczajne słowo, nerwowo, nie, czyli po prostu od światła do światła i deptać i hamować i deptać, hamować. I to jest tam niby normalne, no nie? Z tym, że no. To wcale nie jest, bym powiedział, normalne, bo w innych miastach większość jeździ inaczej, więc normalnie to się mówi, w innym, gdzie indziej jest inaczej. No to zależy do czego przyrównasz. To jest tak jak w Polsce, znaczy w Warszawie na przykład, znaczy jakimś takim ambasadorem tego miasta się stanę, tutaj nie, może niesłusznie, ale będę bronił, ponieważ no na przykład tutaj ludzie przyjeżdżają często, już abstrahując od kierowców, i mówią, że tak wszystko tutaj się szybko toczy, że ojejku, tak wszyscy tutaj biegną gdzieś, wszyscy coś robią i tak dalej, no ale to przede wszystkim no może dlatego, że oni tu pracują na przykład, a w innych miastach się na przykład opieprzają. O, tak. Nie, to dla zdecydowanie chodzi o to, nie, że po pierwsze chodzi o, że jak masz tam tą pół godziny czy godzinę do domu dojeżdżać, to jest jedyna przyjemność i w ogóle taka, żeby tym autem sobie coś tam niby poszaleć i jak już sobie kupiłeś jakieś tam lepsze auto, to sobie próbujesz deptać, nie deptać i w ogóle... No bo do tego służą te auta właściwie, no po to się kupuje Subaru i imprezę, żeby jechać nim 200, jeżeli można. Teoretycznie tak, ale powiedziałbym, że ogólnie cały plan ruchu, ja tam się też zajmuję elektroniką, jak tutaj na przykład z tego co wiem, ojciec dyrektor, który chyba nie lubi tego słowa, ale wydaje mi się, że całkowicie jest możliwe na przykład wprowadzanie takich rozwiązań radiowe sterowanie właśnie ruchem takim, że w każdym aucie, żeby auta jechały równo, żeby nie było żadnych świateł, tylko żeby na przykład odległość między autami się zwiększała do takiej odległości, żeby zawsze mógł tam się włączyć następne auto i wtedy znowu się zwiększała ta odległość między autami. I to jest dzisiaj przy tej dzisiejszej technice wcale nie jest skomplikowany ani jakiś wydumany pomysł. Nie wiem, wydaje mi się, że już niedługo jednak ceny ropy tak skoczą, że samo z siebie się ten problem rozwiąże, bo te kryzysy przeróżne i różne kataklizmy, ale przewidywane czy nieprzewidywane, jednak do tego doprowadzą. Ale ropa nie jest droga. Nie. Podatki są wysokie. Przecież to benzyna nie jest wcale droga z tego powodu, że jest surowiec drogi. No oczywiście, ale widzisz ile jest tych aut, nie? Że zwyczajnie infrastruktura jest do przebudowy, a to nie ma szans tego przebudować. No jak to nie ma? No w Polsce się buduje, spada, wiesz, 5 razy za drogę. Mówisz, że Warszawa ma szersze ulice, no bo kiedyś była rozwalona i od nowa się budowało, nie? No i halleluja, i wiesz, czasem trzeba, wiesz, zburzyć parę budynków. To Kraków ma taką, wiesz, ideologię, że on niczego nigdy nie burzy. I wiesz, i tam są takie uliczki, którym się trzeba przeciskać właściwie. I tam, no rzeczywiście, auta to jest coraz mniejszy sens posiadania akurat w Krakowie.
A dlaczego masz jeździć właśnie autem po mieście? Dlaczego właśnie nie tym skuterkiem, czy czymś tam, czy na nogach łazić? Bo mamy klimat umiarkowany tutaj, a nie jesteśmy w Hiszpanii. No ale chodzi w ogóle o samo to, że właśnie dymisz ty tym smrodem sobie po mieście, sam sobie dymisz do okna. Bo nie możesz zakupów zrobić, bo nie włożysz sobie do skuterka, bo nie możesz sobie, nie wiem, dwulatka na przykład przyczepić do kasku. No z paru powodów jednak skutery są mało praktyczne, szczególnie w Polsce. No jednak się jeździ, z tego co widzę, to większość osób siedzi, zwykle siedzi jeden człowiek w aucie i jedzie do roboty i z powrotem. Nie? I ten cały ruch. W czym jest problem? No, znaczy nie tyle problem to jest, tylko tyle, że zwyczajnie auta powinny być używane do wyjazdów jakichś dalszych, a na mniejsze trasy są inne środki transportu, gdzie... Czemu? Dlaczego? No co, takie wielkie są te auta? Nie wiem, to auto jest tak jakoś 17 razy dłuższe niż ten skuter? No ale... Tyle miejsca zajmuje? Podoba ci się to stanie w korkach cały czas, no... No ja na w Warszawie tutaj nie stoję za bardzo w korkach, znaczy ja się przeprowadziłem specjalnie, o to jest dobry przykład, no, na przykład, że specjalnie się przeprowadziłem z jednego końca miasta na, może nie na drugie, ale powiedzmy w inne miejsce, po to, żeby właśnie oszczędzić codziennie godzinę czasu wtedy. Czy nie, nawet więcej, bo półtorej godziny właśnie, żeby nie stać, żeby sobie kupić mieszkania, czy nie kupić, go wynająć, w takim miejscu, żeby było łatwiej dojeżdżać. Więc nie widzę żadnej przeszkody, żeby ktoś brał pod uwagę to, gdzie musi dojeżdżać i po prostu zamieszkał tam. Oczywiście też widzisz, nie, że nie każdy może sobie tak się przemieszczać, jak my, że dzisiaj nam nie pasuje tu mieszkać, to bo wiesz... Każdy może, każdy może. Zakłada mieszkanie, kupuje i zmienia pracę, nie? No to każdy może się przeprowadzić. To akurat w tej chwili, wiesz, w samej Warszawie jest 30 tysięcy pustostanów. Naprawdę jest, miejsc do wynajmu jest, każdy może, no to nie jest wymówka. Uważam, że nie każdy może się przeprowadzić z miejsca na miejsce, bo sobie kupił już mieszkanie tutaj, nie? No i co zrobisz z tym mieszkaniem? No to niech stoi w korkach, to jego wybór. No jego, tylko że taki jest, wiesz, no jednak jest dużo takich ludzi, no i to może... no, ale to chodzi o takie przyzwyczajenie też, że jednak się siada w to auto, bo jest niby wygoda, nie, ale się denerwujesz i wiesz, i non stop deptasz, hamujesz. I uważam, że to jest w większych miastach tylko taka niby normalność, nie? A jeździ się normalnie, tak że się siada i się jedzie i się hamuje, jak ktoś przez drogę przechodzi, nie? Rzadko. No bo w małych miastach to wiesz, w ogóle jest leniwe życie bardziej, tam się w ogóle wszystko robi powoli. To już zależy od człowieka, nie? Jak kto ma tam, jak kto woli. Dobra, dobra. Ale w dużych miastach musisz, nie? Bo nie masz innego wyjścia, a w małych jak chcesz, to możesz. No bo tam się przeniesiesz, wiesz, na drugi koniec miasta i w 10 minut jedziesz, więc... Gdzie masz deptać? Tutaj, żeby w Warszawie na drugi koniec miasta przejechać, to wiesz, 2 godziny czasem. No a żeby sobie podeptać faktycznie tym autem ciekawym, co sobie kupiłeś, to musisz właśnie gdzieś kawałek dalej pojechać, bo w Warszawie nie podeptasz, bo co chwilę jest stop, nie? Możesz, nie? Tutaj jest dużo szerokich dróg, tylko rzeczywiście inspekcja transportu drogowego. To okej, to ostatnie pytanie, Teflon. Bam, 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 co chciałem się zapytać? Aha, właśnie. Czy uważasz mandaty za kolejny podatek, za kradzież taką, czy nie? Czy to jest uzasadnione? No, oczywiście to jest ogólnie no, oszołomstwo, nie? No, ale jak większej rzeczy, także nie ma co się akurat czepiać, że to jest jakby jedna jakaś tam bardziej większe oszołomstwo niż cała reszta, nie? Ale no, najlepiej właśnie do 10 km ograniczyć prędkość, nie? I mogę się zgodzić z tobą, że w sumie ograniczone prędkości są niekoniecznie przydatne, bo wszystko załatwia przepis, właśnie ten jeden, że niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, nie? Więc jeżeli, wiesz, nawet jakbyś jechał właśnie na przykład zgodnie z przepisem, to i tak ci powiedzą, żeś nie dostosował tej prędkości. Więc ten przepis załatwia wszystko, no nie? Więc warunki jazdy są jakie są i trzeba jechać szybciej albo wolniej, nie? A ja jest pusta droga w środku nocy, no to możesz się tam rozpędzić trochę szybciej, chociaż niekoniecznie, a jak jest ruch, to nie pasuje i nie da rady. No, a ja proponuję szybciej tam, gdzie się da. Także dzięki ci wielkie, Teflon. No, dzięki, na razie. To był kolejny kierowca w naszym radiu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy po ciekawym spotkaniu w Instytucie Socjologii. Marek Jurek. Takie mamy dżingle teraz. Wow. Tak? No, jeszcze nie ten. Mam a propos Marek Jurek,
No. Może zrobię taką małą przerwę dla relaksu. Czy widziałeś już grę narodową .com? No już cały świat widział, więc... No dopiero 500 000 jest, ale już serwer właśnie zarżnęła ta gra, widać. Ja nie mówię, bo nas nie reklamujesz tam za mocno. Tak. Ale czemu to ja? Czemu zakładam? Mówię to, że nieznani sprawcy dali. Czy ja mówiłem kiedyś, że to ja tą grę zrobiłem? Nie, to znaczy to, no, nie reklamuje autor ten, dlatego ja się na niego... No, no tak, ale czy ty grałeś? Grałeś? Oczywiście. Czy obraża twoje uczucia? Ja mam uczucia, które nie sposób ich obrazić za bardzo. To się udało rzeczywiście paru osobom, ale to raczej są takie wydarzenia... Kobiety raczej. No. A skąd wiedziałeś? Nie wiem dlaczego. Ja też nie wiem, jakoś tak... Doświadczenie życiowe. Na Newsweeku jakiś gość napisał w jakichś blogach Newsweeka, że ta gra oczywiście obraża ofiary katastrofy. Czy jednak. Ty uważasz, że obraża ofiary katastrofy? Katastrofy. No to trzeba by się zapytać ofiar katastrofy o to. Czy ich obraża? Czy ich obraża? No ale po grze widać, czy jest obraźliwa dla ofiar? Ja nie potrafię się wczuć w czyjeś uczucia, bo znaczy jak znam niektóre, jak kojarzę może niektóre z ofiar tych katastrof, to one się obrażały tak średnio 4 razy dziennie, więc prawdopodobnie również byłoby to dla nich obraźliwe. To źle. Ale to cokolwiek byś nie zrobił, gdzie byś zacytował ofiary katastrofy, nie wskazując palcem, które... No to poczuły one by się obrażone. No tak, to bywa niestety. No, ale to ja bym chciałem powiedzieć, że autor, który jest tutaj nieprzedstawiony, nieznany bliżej, powiedział mi na ucho, że absolutnie nie ma to nic wspólnego z żadnymi ofiarami ta gra, tylko jest o czym innym w ogóle. Ale to mógł ktoś nie zauważyć, bo ci ludzie, którzy się obrażają, mają też tendencję, żeby nie rozumieć takich rzeczy jak ironia, sarkazm, kontekst, takie różne. Trudne sprawy. Gorzej, że sędziowie czasami też, nie? A wracając do tematu, to wiesz, że w Radomiu zbudowano, to Janek Bernat nasz mi podesłał takiego newsa, że zbudowano obwodnicę. A w zasadzie się buduje obwodnice w miastach. Jak ktoś nie rozumie słowa obwodnica, to wyjaśniam szybko, co to jest. To jest taka droga międzymiastowa, która jak jedziesz z jednego miasta do drugiego i potem do następnego, to obwodnicę się buduje w takim mieście, żeby nie trzeba było się wbijać przez centrum, tylko się właśnie tak obwodnicą, tak obok się przejeżdża. O. I tam się tak bardzo szybko się jedzie, bo to są takie drogi szybkiego ruchu najczęściej właśnie. Fajna rzecz obwodnica. Bardzo dobra. Więc w Radomiu w końcu otworzono obwodnicę, ale no, niestety wyszło tak, że na planach... Nie, to jest w sumie dosyć symptomatyczne i śmieszne, powiem ci. Ponieważ na planach budowy obwodnicy ci architekci, którzy ją budowali, zobaczyli bocznicę kolejową. I teraz powiedz mi, co ty byś zrobił? Gdyby tam, wiesz, ty rysujesz sobie plan, tutaj droga, będzie obwodnica, a tutaj bocznica to kolejowa jest. Co robisz? No, ale na planie, czy gdzie jest? Nie, no w rzeczywistości, czyli tam, gdzie ma biec droga. O. Ale na planie jej nie było? Była. No to kto zrobił plan, że biegnie przez bocznicę droga? No właśnie to ci architekci, a potem zatwierdzili ci urzędnicy, ponieważ wyszli z założenia dla nich oczywistego, że oczywiście się tą bocznicę kolejową się pewnie zburzy, bo ona jest pewnie nieużywana. Nikt nie zapytał nawet? Nikt nie zapytał tam zainteresowany. I dopiero jak doszła droga do tej bocznicy, to wtedy się zapytali, czy to używacie, czy to możemy zburzyć. A oni powiedzieli, używamy. Aha, no to czekaj, niech zgadnę, tunel pod nią zrobili. No więc niestety gorzej. Nie zbudowano tunelu, ponieważ to potrzebowałoby dodatkowych środków na budowę tak tutaj zaawansowanych jeszcze form transportu, więc poprowadzono przez tą obwodnicę tory. Aha. Czyli jedziesz drogą szybkiego ruchu, nagle wiesz, tam jedziesz 150, nagle jest znak ograniczenia do 30, aha. Fotoradar i tory, gdzie nie masz szlabanów, ale czasem przejeżdża tam pociąg, ale rzadko. No ja. A to nie może być droga szybkiego ruchu, no bo tam według definicji to nie jest droga szybkiego ruchu, jak tam są tory. No przez ten fragment to na pewno nie jest szybkiego ruchu. Aha, czyli tak się kończy, jest nawet kawałek drogi wolnego ruchu i znowu droga szybkiego tak, ruchu. Tak, bo tam trzeba uważać, czy pociąg, to nie jest ten dzień tygodnia, gdzie pociąg przejeżdża. Więc...
Fantastycznie. Więc uważajcie koło Radomia. Ja teraz czekam na taką historię, że na przykład domek ptaszków będzie ekolodze, no protestować, zrobią tunel pod nim albo coś takiego. A to słyszałem o tych, tak, o przejściach dla zwierząt tymi nad autostradami, tak? Przejścia nad autostradami są, tak? Tak, tak, są takie, żeby, no jak budujesz autostradę, to autostrada, to ona jest tam, to już jest taka wyższa sztuka, czy tam są te, tam jakieś, wiesz, jak się to nazywa, barierki i tak dalej, więc to zwierzęta mają podobno niektóre problem z przeskakiwaniem, więc się robi takie przejścia specjalne. I ostatnio zbadano, że, bo tam są monitoring jest, żeby patrzeć, ile tych zwierząt przechodzi, więc no właśnie. Ostatnio zbadano kilka takich przejść i okazało się, że żadne nie przechodzą. Ja bym też nie przechodził. Ale każda z nich tam kosztowała po... Może trzeba nauczyć zwierzęta, jak się trzymać poręczy, jakiś pod górkę, po schodach, jak się wychodzi. Mało znaków jest w lesie. Jakąś sarnę, albo znaki dać. Weź. Ja bym dał znaki. No właśnie, coś zwierzęta sobie nie radzą. No. Strzałka w prawo na przykład. Ojej. Puścimy jakieś dżingle, ale żaden nikt nie przychodzi. Puść coś Barei lepiej. Barei, to proszę bardzo. Nie wiem, co to za dżingle. Ten problem nie przestał istnieć. Niestety mamy internet, nad którym nie mamy kontroli. Wow, to a propos gry narodowej też. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo, proszę pana. Moi drodzy, skoro słuchacie radia Kontestacja, to pozdrawiam ludzi radia, ludzi wolnych. Romuald Szeremietiew, były więzień polityczny. Jeżeli jeszcze macie jakieś komentarze do fotoradarów... Ja myślałem, że to Komorowski na początku, jak się przestraszyłem. A powiem ci szczerze, że ten, że rzeczywiście głos, jak usłyszałem po raz pierwszy tego dżingla, to też miałem podobne skojarzenie. Ty może powinniśmy też mówić, że Hugo Kosiński przyszły więzień polityczny. Albo Martin Lechowicz już niedługo. Ostatni dzień na wolności. Ostatni dzień na wolności dzisiaj. I już prawdopodobnie to ostatnia audycja z twoim udziałem. No nie może z więzienia mi dadzą nadawać, ja nie wiem. Z całą pewnością. A idę od razu z więzienia tam. Grzywna. A idę grzywna w ogóle. Właśnie, a propos fotoradarów, to ja przypomnę, że na naszej antenie tutaj zagościł Emil Rau, który prowadzi od 2-3 lat swoją audycję, znaczy audycję, to jest wideokast taki w internecie, który, no to, a Emil to jest taki pogromca fotoradarów, czyli on jeździ po Polsce i wkurza strażników miejskich. To jest taki, no taki charakter trochę Kamila Cebulskiego na drodze. O. Oj. Jak z nim gadałem kilka razy, czy tam piłem, coś tam piłem, no to muszę powiedzieć, że dokładnie ma to samo zachowanie. To jest ten typ człowieka, to jest taki Kamil Cebulski. Czyli człowiek, który czerpie satysfakcję z tego, że zna różne myki, żeby obchodzić prawo i wkurza tym ludzi, którzy muszą tego prawa przestrzegać z zasady, chociaż nie do końca go znają. No i... Czyli nie dąży do pokoju jednak. No, nie dąży do pokoju w momencie, kiedy widzi na ograniczeniu 40 na godzinę fotoradar postawiony w lesie, który jest terenem zabudowanym i pilnuje go dwóch złodziejaszków. No to trudno tutaj, znaczy wczuwając się jakby w jego rolę, tym bardziej, że on prowadzi firmę, on jest też przedsiębiorcą, prowadzi firmę transportową, więc jakby non-stop te mandaty z fotoradarów do niego tam napływają, nabite przez innych swoich kierowców, ale z tego, co mi mówił, to jeszcze żadnego chyba nie zapłacił i na razie wszystkie sprawy w sądach wygrywa. No i podawał kilka takich przepisów na to, żeby tych mandatów rzeczywiście nie płacić. Mam nadzieję, że uda nam się coś takiego, większy jakiś taki poradnik w jakimś najbliższym czasie z nim tutaj jakoś sklecić i wam jakoś udostępnić. Ale każdą się polecam. Może by tak zrobić książkę i sprzedawać właściwie. Myślimy nad różnymi formami właśnie, żeby to jakoś zebrać w całość i zrobić, bo naprawdę wbrew pozorom w Polsce no jest dużo luk na wszelkich możliwych sytuacjach, które można po prostu wykorzystywać sobie. Jeżeli ci ludzie no jawnie kradną pieniądze, no ja uważam, że ludzie, którzy żyją z mandatów, to są złodzieje, tak samo jak ci, którzy żyją z podatków. Ja się zgadzam, ale w tym konkretnym przypadku, bo zależy jakie zasady i zależy za co mandaty. No tutaj nie ma wątpliwości akurat, nikt chyba, znaczy nikt się nie zgodzi, nikt się nie zgodzi z nami. Nie, jak to się mówi?
Każdy się zgodzi. Każdy się zgodzi. Instalacja pyta, kto go finansuje? Ścigacza fotoradarów. No, jak już wspomniałem, jest przedsiębiorcą. Sam się finansuje. Sam się finansuje, nikt go nie finansuje i to nawet do tego stopnia, że ludzie tak, to jest tak, wiesz, mówili mu, słuchaj, no ja ci dam pieniądze, bo ty mi się podobasz, mi co to robisz, gdzie ci co wpłacić? No ja nie wiem gdzie. No więc teraz można, chyba, można czy nie można, jeżeli podpiąłem, to można go wspierać przez kontestację. Również jeżeli podoba ci się tematyka, czy tam poruszane, również, żeby na przykład nagrywał częściej, bo ostatnio nagrywa troszkę rzadziej, tam raz na miesiąc chyba ma takie nagranie, no to możesz go przez, tam jest nasz formularz na kontestacji również wspierać i dawać mu pieniądze, żeby miał na te, no nie na mandaty, bo ich nie ma na przykład na benzynę, żeby miał, żeby dojechać na rozprawę sądową kolejną, albo żeby przeczytać kolejną książkę. Na przykład, bo on ma problem z tym, żeby sobie kupić, wiesz, książkę z komentarzem, bo te książki kosztują po kilkaset złotych, więc siedzi w bibliotekach, w czytelniach i tam studiuje to prawo. Naprawdę ten człowiek siedzi i studiuje prawo, żeby właśnie kolejne obejścia tego prawa znaleźć. Na przykład jeden z takich przykładów jest, który mi podawał, to jest słynna inspekcja ruchu drogowego, która ostatnio dostała przywileje do kontrolowania aut osobowych, dlatego kupiła sobie dużo samochodów z fotoradarami i ściga ludzi. To, że Emil mówi, że o ile policja ma uprawnienie do tego, żeby łamać prawo, po to, żeby ścigać łamiącego prawo, o tyle inspekcja ruchu drogowego tego nie ma. Czyli nie może przekraczać prędkości, żeby kogoś ścigać, że ktoś przekracza prędkość, bo wtedy sama dokumentuje to, że sama złamała prawo również, tak samo jak ten, który złamał prawo. Piękne. No i tak jest, ale co z tego, że się... To jest, nawet wiesz, nawet te organy, które mają, są oddelegowane do tego, żeby przestrzegać to fanatyczne, głupie, idiotyczne polskie prawo, same go nie przestrzegają. Ty musisz wyjechać szybko, bo się narażasz coraz bardziej. A już na nas patrzą niebiescy panowie z góry. Wiesz, co się stało właśnie na czacie? No. Właśnie się... To dziś jest ten dzień, na które ja czekałem. Myślałem, że nie dożyję tego, a dożyłem. Powiem ci szybko. Cichy napisał, że dostał mandat za przekroczenie prędkości jadąc rowerem. O 30 km na godzinę zresztą. Tady, co to za rower był? Kolażówka. Nie, mówi, że, no tak, z góry jechał 70 na godzinę, się rozpędził i dostał rowerem. No tak. To co, ten? A to co, już, a to co, znaczy, co, polskie co, drogi są zbyt szybkie dla rowerów nawet. A to co, sfotografowali mu go? Czy go sfotografowali, dostał, nie, no nie, zdjęcie właśnie do domu? Od 4 lat nie dostał z fotoradaru żadnego mandatu za prędkość, ani w ogóle, i za to dostał rowerem jadąc. No to tak. To jest takiego ręcznego. Ciekawe, nie? Ręcznego, rozumiem, tak? Ktoś go musiał złapać na miejscu. A no to trzeba zapytać go na czacie, albo zadzwoń po prostu cichy i opowiedz, jak to było, bo to fajna historia. 222-195-321 lub kontestacja.com. Tak, jakiegoś celebrytę bym puścił jeszcze. Gdzie mam jakiegoś celebrytę? Robert Gwiazdowski, Centrum Adama Smitha, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców MIŚ. Na nadchodzący nowy rok życzę wszystkim słuchaczom kontestacji niskich podatków. Pozdrawiam. I niskich mandatów. Wiesz, że większość rzeczy, które ludzie życzą, się nie sprawdza, zauważyłem. Gdybym chciał, żeby ktoś nam im życzył wyższych podatków raz. Myślisz, że jest taka zależność przyczynowo-skutkowa? Nie wiem, ja zawsze na nowy rok ja się boję, co mi będą życzyć, bo prawie na pewno to się nie stanie. Dużo zdrowia i szczęścia i dzieci, tak? Ci życzą... I długiego życia. Tak? I długiego życia. To czego ci życzą? Nie, no zdrowia to akurat wyszło, ale resztę to nie. Ze szczęściem już nie. Żebyśmy żyli w wolnym kraju, kiedyś życzyli. No. Szalom. Za PRL-u, tak. No więc cichego na susz złapali. Czyli jednak, tak. Na suszarkę. Kiedyś puszczaliśmy takie nagranie. Tutaj może zobaczę, czy go tutaj gdzieś nie mam pod ręką. To było takie nagranie, gdzie policja ścigała, zdaje się, rowerzystów jadących po chodniku. O, pamiętasz? Tak, było. No, też się zastanawiałem właśnie wtedy, czy zaczną za prędkość łapać rowerzystów też i już to mamy za sobą. I podchodził rzeczywiście taki policjant i mówi, że to kontrola ruchu drogowego na chodniku.
No tak. Proszę tutaj 50 zł mandatu. Marek jest z nami. Marek, dobrze? Nie, Andrzej jest z nami. Cześć, Andrzeju. Dobry wieczór. Dzień dobry. Kierowcą jesteś? Jeszcze raz. Jesteś kierowcą? Znaczy, niezawodowym, ale samochód oczywiście mam. I co, wpieprza cię ta sytuacja, która jest na polskich drogach? Mam swój rozum, czyli od prawie 50 lat. A, czyli nie przechodzisz obojętnie, że to jest coś normalnego. Nie, to jest chore, ale to chyba jest typowe dla współczesnego świata. Ciężko będzie to obejść. Widzę po tym, jak wy gadacie nawet. Jak gadamy? Na przykład się tak jak Martin, tak jak się z nim z większością go słucham, zgadzam, tak tutaj on ma takie też podejście, że ludzie są tacy, jacy są, trzeba ich preferencyjnie zawczasu ukarać, żeby coś sobie przypomnieć. Ja nie tak nie mówię, nie o to mi chodzi. Nie, wprost tak nie mówisz, nie, ale... Nie, w ogóle tak nie uważam. No. Tak? To proszę bardzo, a jakbym po pijanemu samochodem jechał, pozwalasz mi, czy należy mnie ukarać? Ja pozwalam, a Martin? Ja też pozwalam. Tak kiedyś pozwalano. No tak. To inaczej myślałem. A jak za szybko jedziesz, czy nie? Ale jak wjedziesz w cokolwiek, chociaż w krawężnik, to będziesz siedział przez tam pół życia, bo to jest bardzo... Jeśli komuś krzywdę zrobię, to jestem nawet za tym, żeby nawet była dopuszczalna kara śmierci, jeśli to na przykład zrobiłem świadomie, coś takiego, nie? Nie, przesadzam, bo to jest wypadek. Ale chodzi mi o to, że ludzie do tego stopnia przyzwyczaili się, że można karać zawczasu, że traktuje się ich jak bydło, że w przyszłości widzę taką możliwość. Jak zjesz za dużo chleba, na przykład 6 kg, to przecież jesteś ledwo żywy, nie? Jak za kierownicę siądziesz, no to przecież może spowodować wypadek. To może chlebomaty będą. Będziemy mierzyć, ile chleba żeś zjadł. Śmiejesz się, bo to jest śmieszne, dopóki tego nie wprowadzą. Na przykład możemy się również śmiać z tego, że za jakiś czas, a to już technicznie możliwe, bo sam potrafię to zrobić, można w fotele wszystkich nowych samochodów wczepiać czujniki, które by się, nie wiem, zaraz wbijały w tyłek, ale od tyłka przejmowały ciepło i informowały przejeżdżające patrole policji, jaką temperaturę ma kierowca. I 38 mm kreski, 200 zł i 30 punktów karnych. W przyszłości na przykład. No to tak. 39,8, no to już 100 punktów karnych. No nie znam się na tych punktach karnych, bo jeszcze nigdy ich nie miałem, ale chodzi mi o to, że ludzie tak przywykli do karania zawczasu, że kto wie, czy tak w przyszłości nie będzie. Ja przypomnę, że osoby, które są zdenerwowane, prowadzą dużo mniej uważnie niż te, które są po dwóch piwach. Albo na przykład kobiety, które są w trakcie, wiesz, jak zwykle są co jakiś czas, no to również prowadzą dużo mniej uważnie niż osoba, która tam wypiła sobie trochę alkoholu. No racja. Ja podzielę się z wami jeszcze takim swoim osobistym przeżyciem. Kiedyś, będąc młodszym człowiekiem, wracałem z imprezy. Ja wypiłem kielicha, a moja żona z teściową wypiły po pół litra. No z weselaśmy wracali, więc było wesoło w samochodzie. Zima, maluch, dziecko z tyłu w maluchu śpi, ja prowadzę, ja jestem po jednym kielichu i właściwie nic więcej nie wypiłem, tylko kupę zjadłem, jak to na weselu. Pod samym domem zaczepiłem mnie radiowóz. Dobry wieczór, uchyliłem szybko od tego malucha. Z środka tego malucha zimą, jak poleciało tym odorem alkoholu od tych moich kobiet. Tak, ten policjant od razu, proszę wysiąść, dokumenty i pan wypił. Mówiłem uczciwie, że wypiłem kielicha. Dobra, niech pan powie prawdę. No to powiedziałem, że już wypiłem kielicha. Nie dali mi wiary. Wsadzili mnie w samochód, ale 100 metrów do domu, mówię, to może pod dom podjadę, a potem pojedziemy, bo nie mieli ze sobą alkomatu jeszcze. W tamtych czasach nie mieli przy sobie. Trzeba było do centrum Kielc pojechać, żeby sobie zmierzyć, ile ja tego wypiłem. No i on tak spojrzał na te moje niewsady. Pijana żona z tyłu ledwo mówi, panie siądzie za kierownicę, to 100 metrów pani pojedzie pod dom. Wsadził moją pijaną żonę. No i ta moja pijana żona pojechała z dzieckiem i z teściową do domu. I tak sobie cholera, myślę, że jak się rozbiją i zginą, to ja tego milicjanta zakatrupię. No ale pojechaliśmy na wesoło w Kielcach, tutaj mi zmierzyli alkomatem 0,0. Pożegnałem się z nimi tylko tymi słowami, że macie alkomat do dupy, bo jak kielicha wypijemy, coś tam powinno pokazać jednak, nie? No także dziwne są przyzwyczajenia, że to, że ktoś wypił, to od razu ma być karany i większość uważa, że tak powinno być. No to jest długie lata oglądania telewizji. Niestety tak. Ja jestem przeciwny wszelkim mandatom, żeby ludzi karać zawczasu. Jak zrobisz coś komuś źle, to dopiero wtedy karać. To myśl bardzo solidnie, jeśli na przykład byłeś wypity.
wtedy tak. Czy solidnie? No to tak, żeby zadośćuczynić temu, kto został poszkodowany tam. No to trochę więcej, Hugo, uważam to też, bo... się da. No to pewnie, że nie, ale raczej się częściej nie zabija ludzi jednak. No, to... no nie trzeba zabijać od razu, no jak nie zabił nikogo, no to nie. Prawo z tymi fotoradarami, jak tak mówicie, to myślicie, po co jest, no. I każde nowe prawo, to ja patrzę pod takim kątem, jaki przynosi skutek? Czy jest mniej zabitych? No kurde, nie. Czy nie o to chodziło? A jest więcej pieniędzy do budżetu? No jest. No to o to chodzi. Ale ja wciąż nie wiem, dlaczego by nie podnieść podatków po prostu. Takich na podatków drogowych, podatków na paliwo. I tak się, wiesz... No to wiesz, to z każdym rozwiązaniem można by podyskutować w ten sposób. A dlaczego nie inaczej? No to jest jedna z form. Można kraść tak, można kraść inaczej. No jest mało efektywna według mnie, tak? Podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdzie goście muszą składać już kilkanaście milionów deklaracji podatkowych co roku, wiesz, jest do sprawdzenia, tylko po to, żeby tam, wiesz, zabrać sobie tam jakieś kilkanaście miliardów złotych, jakąś tam śmieszną sumę w budżecie państwa. Wiesz, sam koszt pobrania jest po prostu koszmarnie duży. To tutaj też według mnie... No racja, ale weź pod uwagę, że tutaj to może być jakieś jeszcze drobne lobby tych, co produkują te fotoradary. No to być sobie zarobić, mają znajomego polityka i przeforsują swoje. No i wygrywają. To być może tam, no, może jest, tak być. Tam jest lobbying na przykład Poczty Polskiej albo producentów papieru albo coś takiego. Okej, okay. Teraz dzięki ci wielkie, Andrzej. To był Andrzej, który chyba z Polski nadawał i również był kierowcą, którego wkurza, tak powiedzmy cenzuralnie wkurza, to co się dzieje na polskich drogach. I odbierzmy szybko jeszcze na koniec Cezarego. Cześć, Cezary. No cześć. No widzę, że ciągle się powtarza to, dlaczego nie podnieść tej akcyzy. Tak, to jest moje więc, pytanie. No, w zasadzie sprawa jest prosta. No nie wiem, czy wiesz, ale na wschodzie Polski, zwłaszcza tam w okolicach Rosji, bardzo popularna jest sytuacja, gdzie ktoś, no ludzie mają większe baniaki, jeżdżą do Rosji i przywożą benzynę, następnie rozlewają i handlują. Tak. No więc jak podniesie akcyzę, no to oczywiście jeszcze większy będzie ten handel. Na razie na przykład do Gdańska się nie opłaca przywieźć tej benzyny. Jestem akurat z Gdańska. No ale wiesz, gdzieś tam bardziej na wschodzie się opłaca. No więc wiadomo, że to jest, wiesz, taka jakby optymalizacja podatkowa po stronie rządowej, tak? Żeby ten podatek był akurat taki, żeby jak najwięcej na nim zarobić. Widocznie z akcyzy więcej już się nie da, no to wiesz. No nie wiem, bo to akcyzy... Ja bym ich nie posądzał o to, że oni cokolwiek liczą, ci ludzie. Ale zgadzam się, że efektywniej jest chyba dla nich robić jakieś tam nowe źródełko, niż podnosić stare. No tak, ja nie wiem, czy mi się kiedyś skończą te źródełka, czy to tak, wiesz. No kończą się właśnie, wszyscy wyjeżdżają po kolei. Właśnie, no, tak, no. Mówią do widzenia właśnie. Tak. I już nawet, wiesz, już tutaj nie płacą nawet mandatów, wiesz, nie odprowadzają podatków dochodowych, nawet niedochodowych, VAT-ów, no nic, żadnych tu pieniędzy już nie ma. No tak, no ciekawe ile, że tak powiem, to wytrzyma jeszcze, bo rzeczywiście podobno wpływy do budżetu już spadają, a rząd podnosił podatki, a gdzieś wyczytałem u Rybińskiego, że wpływy na przykład, no z niektórych podatków spadają, chyba nawet z VAT-u, ale nie jestem przekonany. No więc teraz to już raczej rząd jest trochę z ręką w nocniku, myślę, i nie wiem co dalej. No zobaczymy. Teraz może albo ułatwiać prowadzenie firm i obniżać podatki, albo no wpaść dalej w tą pętlę i już będzie tylko gorzej. Dla niego i dla ludzi. Już dla wszystkich teraz może być gorzej przy kolejnych podwyżkach, co pokazuje właśnie to wprowadzenie tych fotoradarów. Robert Okulski, taki znajomy właściciel firmy księgowej z Warszawy, kiedyś powiedział, że wybrał się nierozważnie nad polskie morze. Postanowił sobie, a pojadę sobie nad polskie morze. Bo w sumie jest tutaj, więc sobie pojadę, a nie będę jechał do ciepłych krajów. No i mówi, że po wakacjach mu przyszły 4 mandaty z podróży nad morze, że musiał dodatkowe tam 1000 złotych, wiesz, wysupłać. Powiedział, że nigdy więcej już nad polskie morze nie pojadę. Że teraz już będę bardziej jeździł... się na kopłaca lecieć do ciepłych krajów. Tak, że będę już jeździł tylko do normalnych krajów, bo jak tutaj, wiesz, na byle drodze po prostu cię łapią, to też po prostu się nie opłaca się. Po prostu... No słuchaj, tak jak ja ostatnio trochę jeżdżę, no to nawet w takiej Chorwacji są dużo lepsze drogi niż u nas. Pomimo, że tam w sumie mieszka niewielka liczba ludzi i jakoś stać na te lepsze drogi. Także no coraz gorzej. No dobrze, mamy te parę autostrad, no nie, ale to mimo wszystko jest jeszcze słabo.
No, ale te autostrady niedługo będą płatne dodatkowo, więc kolejny podatek zostanie w postaci tym razem opłat za autostrady, więc wiesz, więc kolejny koszt dojdzie do budżetu domowego czy do budżetu firmowego. Więc, no tak. Więc kolejny... Poza tym jak mówisz, że wszyscy wyjadą, to i tak nie będzie komu jeździć. No po kolei, no tak wiesz, wszyscy tak nie wyjeżdżają w jednym momencie. To jest tak, że się przekracza się pewna masa krytyczna, że to na początku jeżdżą ci ludzie, którzy mogą, nie? Bo w sumie wyjechali ci, którzy mogli żyć tu, mogli żyć tam, stwierdzili, że to czemu nie tam, nie? I pojechali. Ale potem, z tego co ja widzę osobiście, to jest moja subiektywna obserwacja, że masa krytyczna tak co parę miesięcy została przekraczana u kolejnych osób, które po prostu tutaj już nie mogły wytrzymać. Już ich tam jakiś tam, wiesz, poziom został przekroczony i po prostu wyjeżdżali, bo nie chcieli, ale musieli, no, musieli. I kolejne te etapy zostają przekroczone. Martin jutro jest wzywany tutaj na policję, więc jego jego z kolei poziom tolerancji zostanie przekroczony i on też wyjedzie. A i może będzie miło i przyjemnie. Może. No tak, a dla mnie na przykład zostaję w Polsce, bo lubię po polsku rozmawiać z ludźmi. Nie chce mi się po angielsku, to słabo idzie. Żyjeć do Anglii też możesz po polsku. Gdzie tak dużo Polaków, to też będzie dla mnie masakryczne, żeby wyjechać, jeżeli będę mógł sobie gadać po polsku. Ale tam już jest tak dużo Polaków. Myślisz, że już dobra, to ja. Tak, ponad milion. Dwa miliony to... prawie ludzi jest tam. To tak. Jest kim pogadać, spoko. W życiu tutaj tyle nie spotkasz, co tam, bo tam jest o czym gadać z nimi, a tutaj w Polsce to o czym pogadasz z tymi, którzy zostali, o rentach będziesz gadać. Albo o tym trotylu. O trotylu, no to tylko ci... No tylko... Jestem bez przesady, że mi trochę znajomych zostało. No, z naciskiem na trochę właśnie. Okej, dzięki ci wielkie, Cezary. Dobra, dzięki, cześć. Cezary w kontestacji to był. Co do picia, ja powiem jeszcze, żeby było jasne, że no, dawaj. Ja mówimy karać jak się mówi, preferencyjnie. Prewencyjnie. Prewencyjnie, profilaktycznie. Nie wolno, bo to działa tragicznie zupełnie na odpowiedzialność ludzi. No, się ludzi traktuje jak dzieci, to się pogarsza sytuację coraz bardziej. Trzeba coraz więcej o nich dbać, nie? I, no chociażby dlatego, już nie mówiąc o tym, że to jest zwyczajnie nieuczciwe i niesprawiedliwe. Ale to nie znaczy, że my jako ludzie, jako społeczeństwo, jako sąsiedzi, że my powinniśmy tak sobie po prostu patrzeć, jak to inny chleje i jedzie, jeżeli to robi kompletnie nieodpowiedzialnie i głupio, zwyczajnie bez wyobraźni. Takie rzeczy powinno się potępiać, ale na poziomie zwykłego życia społecznego, no, a nie żeby wszystko kryminalizować od razu i żeby się wszystkim miało państwo zajmować. To nie jest zadanie państwa, to jest nasze zadanie. Tak wszystkich jest. Nas, sąsiadów nawzajem. Tak jest. I to jest ważne rozróżnienie, bo to... To jest ważne, bo chodzi o to, że ludzie zarzucają wolnościowcom, że oni w ogóle nie biorą pod uwagę życia społecznego, jakiegoś, że my nie chcemy żyć wśród innych ludzi, tylko każdy sobie. Wcale nie, my tylko chcemy, żebyśmy właśnie my żyli razem, my jako ludzie, grupa, sąsiedzi, a nie żeby państwo nam się wpieprzało w nasze sprawy sąsiedzkie. To my sami chcemy być tą grupą i sobie sami będziemy regulować stosunki pomiędzy nami. I będzie nam fajnie w tych grupach żyć. Nie, naprawdę nie potrzebujemy urzędników do tego. O to nam chodzi. I bardzo podobny argument tutaj się pojawia w rozmowach na temat Biblii, które ja kiedyś, znaczy co jakiś czas słyszę taki argument, że no jak to może być, skoro w Starym Testamencie jest napisane, że tam należy za coś karać, a w Nowym Testamencie ktoś powiedział, że tam nadstaw drugi policzek, tak? No. I to jest właśnie to rozróżnienie, że co innego to jest prawo, które powinno być jasne, konsekwentne, proste, polegać powinno ono na tym, że jak jest ofiara, to ten, który uczynił właśnie tą szkodę, powinien zadośćuczynić tej ofierze. Tam w jakimś tam większym stopniu niż ją uszkodził, specjalnie albo niespecjalnie, ukradł albo nie ukradł. No, a co innego jest właśnie takie normalne zachowanie ludzkie, takie pozaprawne zupełnie, że po prostu tak, no powinno się normalne rzeczy, jeżeli ktoś źle wychowuje swoje dziecko, to według prawa ma prawo to wychowywać, ale my jako ludzie mamy prawo go napominać, jako w jakiś sposób mówić, stary, no nie rób tak, zrób inaczej, jego macie. Jakie ty masz wymagania, żeby ludzie Biblię ze zrozumieniem czytali? Zacznijmy od prostszych rzeczy może. A tak mi się skojarzyło. A propos prawa. No bo to jest w sumie słuszny argument, bo to właśnie się bardzo się ma do wolności, że prawo prawem, a zachowanie ludzi zachowaniem ludzi. No żeby właśnie, żeby w tej piosence, którą śpiewałeś na Falconie, o Poczcie Polskiej, już nie pamiętam o co chodziło, ale generalnie chodziło o to, żeby... Że datownikiem wszystko. To też, ale żeby usprawniać działanie firmy, nie czekając na ustawę. No tak, było. O. I to jest to działanie. Nie?
że nie trzeba czekać na ustawę, żeby po prostu coś zrobić lepiej, skuteczniej, efektywniej. Lepiej, nawet jeżeli jest to państwowa firma. Jak mamy przykład z innych krajów, państwowe firmy mogą działać również lepiej i gorzej. No, pewnie. No, ja znam nawet i w Polsce też były takie, spotkałem się z takimi firmami, gdzie była jakaś porządna dyrektorka i naprawdę sama na przykład zinformatyzowała sobie bez czekania na nikogo instytucję swoją. No, jeszcze za moich młodych czasów młodego programisty po liceum. Tak. No mamy takie przykłady. No, są tacy ludzie. Mamy pana Sośnierza, który próbował na Śląsku właśnie sprowadzić informatyzację całej służby zdrowia śląskiej, za co został wyklęty potem, bo nie można było tak łatwo, wiesz, lewych recept wypisywać. Mm-hmm. No, albo ten gość, co robił proszek XI kiedyś za PRL-u. A co z nim? Jak jemu jest? No przecież on też w państwowych instytucjach zaczynał robić, nie? Tak, ja nie znam historii proszku XI. Może mi się coś pomyliło. Dobra, nie, nieważne. Mamy Kisiela, nie, który siedział w perlowskim rządzie, no w Sejmie, w parlamencie. Siedział, to jest dobry czasownik. Co się robi w parlamencie w PRL-u? Siedzi się. Można bić brawo ewentualnie. Kontestacja. Słuchajcie, kontestacji, wydanie główne, poniedziałek 22.40 prawie już nadeszła nam. Rozmawialiśmy, jeszcze jakoś krótko podsumujemy, na temat fotoradarów, karania nie przedsiębiorców, tylko kierowców za ograniczenia prędkości i właściwie taki wniosek był, że w ogóle prewencja jest zła, błędna i tak naprawdę nie służy niczemu innemu, jak tylko no znowu kolejnym wyciągnięciem pieniędzy od ludzi, którzy jeszcze go mają. No bo nie oszukując się, no jeżeli jestem politykiem, który no zawodowo żyje z okradania ludzi, no to myślę sobie, to kogo by tu jeszcze okraść, nie? Więc no okradnę tego, kto ma pieniądze. Więc patrzę, kto ma pieniądze. A kierowca, jak jest to oczywiste, musi przynajmniej kilkaset złotych na tą benzynę wydać. Czasem kilka tysięcy złotych miesięcznie, no to widać, że można z niego trochę jeszcze uszczknąć pieniędzy, więc pewnie się te działa tutaj kieruje właśnie przeciwko kierowcom. No bo samochód sprzeda. Na przykład kupi se tańszy trochę, nie? Używany se kupi. Ma stać go. Przecież może sobie bez klimatyzacji jeździć. Też będzie jeździł, no dojedzie na miejsce, nie? Autobusem niech jeździ jak wszyscy porządni ludzie. Niech wszyscy. Tramwajami tam z tymi przystankami co 3 metry. W Warszawie szczególnie. Jak porządni ludzie. Niech porządni ludzie, niech się nie wybija tam. No właśnie. Niech każdy będzie taki sam. A to Wilczek robił XI, no. Tak? No, Wilczek przecież. To nie wiedziałem. A skąd tą ustawę o wolności gospodarczej wyciągnął? Tak se znikąd? No myślałem, że jakieś oświecenie albo coś. No tak. Albo ktoś mu podpowiedział. Nie znam historii Wilczka. To by ciekawe było, skąd on się wziął. I Rakowskiego. Z tą swoją ustawą, nie? No. No to zróbmy kiedyś taką audycję, taką edukacyjną. Sami się dowiemy i powtórzymy. Boże, a czy on żyje jeszcze? Nie wiem. No, chyba nie, bo by go brali teraz do wywiadu, od razu to by był ekspertem od ekonomii. To był chyba najbardziej wolnorynkowy przedstawiciel władz w Polsce od wojny. Nie wiem, odkąd. No więc żyje. I nikt z nim wywiadów nie robi? Muszę cię zmartwić, ale jest to człowiek, który urodził się w roku 32, więc może już mieć dużo lat. Chyba, że nie zaktualizowano Wikipedii po prostu i nie zauważono jego zejścia, ale według tego, co mówi najlepsza encyklopedia pod słońcem, to wciąż jest między nami. Był ministrem przemysłu między innymi, a poza tym właśnie tam chemikiem. Nie wiem, czy mam jeszcze przeczytać więcej, tak? Przed siebie wyciągnę tutaj mikrofon. Tak, był współwłaścicielem grupy przedsiębiorstw Polish Farm Meat i również włoskiej grupy jakiejś finansowej. No, a zawodowo potem już zajmował się, prowadził kancelarię lobbyingową w Warszawie. No i tam był specjalistą mostostalu. Także tak, raczej taki przedsiębiorca, bo w 2008 został uhonorowany nagrodą Centrum Adama Smitha, naszego lubianego przez nas, reprezentowanego przez, uwaga, gdzie ten dżingiel, reprezentowanego przez? Robert Gwiazdowski, Centrum Adama Smitha, Związek Pracodawców Przedsiębiorców MIŚ. Na nadchodzący nowy rok życzę wszystkim słuchaczom kontestacji niskich podatków. Pozdrawiam. Tak powiedział szef. I dostał Wilczek ciekawy tytuł, jego przedsiębiorczość, tak jak jego wysokość. To dobre, nie?
No, Grzegorz mówi, że też może Wikipedię czytać godzinami. No to pewnie, ja też mogę. Ja czytam nawet. Ja wy też możecie, a ja to robię. A ja nawet poświęciłem swoją pracę magisterską, rok zmarnowanego życia na analizę tej oto właśnie encyklopedii. Także no, czuję się, no może nie ekspertem, ale przynajmniej jakimś autorytetem z dziedziny, więc niech nikt mi Wikipedii tutaj nie obraża. Ale dzisiaj nie o Wikipedii, dzisiaj było o kierowcach. Nie wiem, czy chcesz coś dodać do tego tematu jeszcze, czego nie dodałeś? Nie. Zupełnie. No to trochę głupi temat. Mnie na bardzo gry interesują. I trotyl. No to gadaj, jeżeli cię wypuszczą w końcu z więzienia. Tak jest zima. Od razu z więzienia. A propos, Cichy mówi na czacie, Marty, nie uciekaj, u nas nie jest tak źle. Jeszcze dzieci nie odbierają zagłosowania na Korwina. No nie, dla mnie jest jakby ważniejsze to, że nie mogę sobie zrobić gry, jakiej chcę, bo się muszę bać, że mi ABW wpadnie, gdybym w Polsce robił grę, ale nie robię, bo jestem mądrzejszy i nie mam już zaufania za bardzo. Nie, takie rzeczy mnie wpieniam. To, że nie mogę prowadzić normalnej firmy polskiej, bo mi znowu zabierają pieniądze, zanim cokolwiek zarobię, że się każdy przypieprza, jak prowadzę działalność gospodarczą, że jak chcę zarobić, to mi przychodzą z ustawą sprzed pierwszej wojny światowej, sprzed drugiej wojny światowej, która kompletnie sensu już dzisiaj nie ma i nie dotyczy internetu, bo nie mogła, ale się działa nagle. Nie, i takie różne rzeczy. To mnie przeszkadza mi to, weź sobie wyobraź. A to, że mi tam zagłosowałem na Korwina dzieci, to jakoś to po pierwsze nie wierzę, po drugie to mi mało interesuje. Bardziej ważne jest dla ludzi, chyba są ważniejsze te zwykłe życiowe kwestie, które ich dotyczą, a nie jakieś wielkie tam polityki, poglądy, głosowania, nie? Nie wiem. Ja w sumie cały czas się zastanawiam, co jest ważne dla ludzi i się pytam ich, bo strasznie różne rzeczy tak myślę, że no nie da się do jakiegoś jednego wspólnego mianownika sprowadzić, ale no to też dlatego też dużo osób wciąż tutaj jakby jest, mieszka, bo ma jakby... Bo trotyl, bo Smoleńsk. No głównie tacy ludzie zostają, aczkolwiek nie tylko. No muszę niestety powiedzieć, że ludzie właśnie o drugim imieniu trotyl, no to oni tak z przekonania tutaj zostaną. Znaczy, że jakkolwiek beznadziejnie by się tutaj nie żyło, to oni tu zostaną, bo tak. Jan Trotyl Kowalski, dobra. No. A cała reszta no, ma właśnie tą swoją jakiś tam poziom takiej tolerancji, który w końcu zostanie przekroczony i oni też się w końcu stąd wyniosą. Bo to nie jest tak, że my tutaj jakoś tak strasznie promujemy tę emigrację. Jakoś ten temat tutaj wraca teraz non-stop. Szczególnie, że ja wczoraj prowadziłem właśnie, jeszcze przypomnę jeszcze raz, audycję Firma na emigracji, Maćka Binerta, z Maćkiem prowadziłem razem wczoraj w nocy, 2,5 godziny gadaliśmy bite, czyli to tak samo jak tutaj prawie. Jeżeli macie jeszcze jakieś siłę, to jeszcze możecie sobie posłuchać, bo była bardzo ciekawa właśnie audycja właśnie o emigracji. Więc to nie jest tak, że my tutaj promujemy taki straszny eksodus, tylko że tak naprawdę widzimy, nie da się tego nie widzieć, jeżeli coś się robi w tym kraju, że jest z roku na rok albo z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał coraz gorzej. I to we wszystkich możliwych sferach, że jeżeli się tylko nie ogląda TVN-u non-stop, gdzie się mówi, że jest super dobrze, chociaż nawet TVN, jak dzisiaj puszczaliśmy, nawet on się oburzył na te fotoradary. Więc już jak nawet TVN się zaczyna oburzać na politykę rządu, to już jest naprawdę źle w coś w tym kraju. I nie ma żadnej możliwości, znaczy nie ma żadnej perspektywy na to, że ta sytuacja się polepszy, bo się nie polepsza i nawet nikt nie mówi, że się zacznie polepszać, nikt nie ma takich planów. Wszyscy mają w planach tylko pogorszanie sytuacji ludziom, podnoszenie podatków, wprowadzanie kolejnych idiotycznych przepisów, jak widać, wprowadzanie kolejnych utrudnień. Wiecie, no właściwie wszystkie partie polityczne w Polsce mówią, jak bardziej utrudnią ludziom życie, tylko w różnych kierunkach. Tam jedni mówią, że to, inni mówią, że tamto, ale każda idzie w tym samym kierunku. No ja myślę, że ludzie mogą wytrzymać bardzo dużo i dużo cięższe czasy niż teraz, dużo cięższe, pod warunkiem, że mają nadzieję na to, że się polepszy, ale zdaje się, że się skończyła nadzieja i to jakoś mi się zaczyna, tak mi się wydaje, no zresztą może mi się tylko skończyła ta nadzieja, że taka realistyczna nadzieja, że coś jest możliwe do zmiany na lepsze w Polsce. Znaczy nie jakieś takie pierdółki, tylko coś tak bardziej, grubsza zmiana jakaś, bo jest grubsza potrzebna. A może o tej emigracji tak zaczęliśmy rzeczywiście gadać ostatnio po tej propozycji likwidacji umów tych śmieciowych tak zwanych, czyli tych normalnych. To znaczy, żeby obłożyć je VAT-em. Bo ja uważam, że jeżeli to przejdzie, to będzie masa krytyczna już taka przekroczona, taka grubsza i będzie masowa lawina wyjazdów, bo ludzie zwyczajnie nie będą w stanie już pracować. Nie będzie się dało.
będzie straszliwe bezrobocie po tym, no ale wycofano się z tego, ale temat chyba został do tej pory. Lord Blick mówi jeszcze na czacie, polityka to wpływ na życie, więc o co, Martinie, ci chodzi? Nie da się uniknąć polityki. No ja bym właśnie chciał żyć w takim miejscu, gdzie da się uniknąć polityki, jak się żyje zwyczajnym, normalnym życiem. Żeby się nie trzeba było tym przejmować i zastanawiać nad trotylami, jak jesteś programistą, no. A w Polsce się nie da, no tu gdzie nie pójdziesz, to jest polityka cały czas. To mi się to nie podoba. Ale to, pamiętajcie, że z tą nadzieją to mądrze rzeczesz, Waść, bo no, jak wiecie, no Polacy no historię mają, no mało... Ja tylko udaję idiotę, chciałem przypomnieć. bardzo skuteczny. Czasem jakieś przebłyski tutaj. Ale rzeczywiście, no okej, jeżeli była, wiesz, jeżeli ludzie żyli pod okupacją, ale mieli nadzieję, że to się skończy w końcu, że w końcu ich wypieprzymy, no to... W PRL-u też tak było, nie? No właśnie, nie wiem. To trwało... Był. Patrz, właśnie to tak? Zmieniła Solidarność, że dała ludziom nadzieję, ten cały ruch, nie? Zaczęli wierzyć, że można zmienić, wszystko da się. I chociaż mieli naprawdę, już nie było nic do żarcia w sklepie, jeszcze stan wojenny do tego, naprawdę już było trudno o jedzenie zwyczajne wtedy. I nie mówiąc o tym, że wojsko, przygnębienie i wszystko, ale jednak więcej życia mieli wtedy w stanie wojennym niż dziś mają. No takie mam wrażenie zupełnie, jak słyszę te opowieści ludzi, tam widzę jakieś filmy dokumentalne, czytam, no to wtedy mieli jeszcze po co żyć, było o co walczyć, a teraz nie ma już nic. Z żadnej nadziei na przyszłość nie widzą chyba ludzie. To jest straszne. Tylko widzą, że muszą więcej płacić i szczególnie, że będąc przedsiębiorcą, to jest takie bardzo, było takie, jeżeli ktoś był, okej, od wielu lat powiedzmy sobie w Polsce przedsiębiorcą, to widział, że chociażby najgłupsza mała rzecz, czyli składka zdrowotna, czyli jeden z fragmentów opłaty na ZUS, miał zaplanowane, znaczy to było tak, że rząd planował wzrost składki zdrowotnej tam na kilka lat w przód, co kwartał. I co kwartał ona tam rosła kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. I było wiadomo, że ona będzie rosnąć dalej. Jak kończył się ten okres, to przychodził kolejny rząd i mówił, że dalej ją podniesiemy. I ona tak, wiesz, tak windowała się w górę. I to jest taki bardzo dobry obraz Polski. Myślę, tak, ta składka zdrowotna jest świetnym obrazem Polski, że wszystko idzie ku złemu. No, ale to już zabrzmiało tragicznie. Nie, bardziej chodzi o to, że nie ma nadziei na lepsze. Niech se idzie ku złemu, różnie bywa, ale że ludzie nie mają się pod co podpiąć. Że... No bo nie mają. Co? No bo nie mają. No ale podpinają się gdzie mogą. No patrz, jakie nastroje są wojownicze i bojowe. Wszyscy się pchają już do PiSu nawet. Chociaż ta partia widać, że nie ma szans, żeby poprawić ludziom życie albo dać jakiś kierunek inny niż, nie wiem, jakieś podboje Wilna czy inne duperele. Ale takiego na życie na co dzień, żeby poprawić, to ci ludzie nie mają w tym ruchu, w tej całej grupie, no. No, ale mimo wszystko ludzie chcą mieć chociaż taką nadzieję, chociaż taki cel jakiś, jakąś walkę o jakiś głupi trotyl, bo im brakuje celu jakiegoś, żeby ktoś im pokazał, że jest nadzieja na to, żeby, nie wiem, żeby może moje dzieci lepiej żyły, albo żebym mógł się wzbogacić, mógł przestać tak wyjść z tego marazmu codziennego życia za jakieś tam... Ale trzeba być świerć inteligentem, żeby wierzyć w Prawo i Sprawiedliwość, nie? Ale nie o to chodzi, że to nie jest kwestia inteligencji, tylko jest to, że ludzie mają potrzebę posiadania nadziei, że muszą w coś wierzyć. Nawet jeżeli wiedzą, ich mózg wie, że to jest absurd, to zagłuszają ten mózg, bo tak bardzo potrzebują kogoś, kto im da jakąś nadzieję na przyszłość. To oni, ci ludzie, nie chodzi o to, że są głupi, chodzi o to, że tak bardzo im brakuje czegoś, co powinni mieć, a nie ma. I dlatego większość też wyjeżdża. Zresztą jak jesteś głodny, to się nie zastanawiasz rozumowo, czy to jest mądre, żeby, nie wiem, zabrać komuś bułkę, czy nie jest mądre, czy dostaniesz pysk za to. Po prostu jesteś głodny i bierzesz, co jest. Tu pani uraziła moją dumę Polaka. Polak nigdy nie podaje się do dymisji. Polak tkwi na posterunku do końca. Słuchasz kontestacji! Wolnego radia wolnych ludzi! www.kontestacja.com Martin, nie Martin, tylko Marcin na czacie powiedział, co za pesymistyczna stacja, a Ninja dodał kontestacja. Ja wcale tak nie uważam. Ja wiem, że to tak brzmi, ale zastanówcie się, bo zawsze szukamy rozwiązań. My nie narzekamy, tylko cały czas podsuwamy. Póki się da, no mówimy, podpowiadamy rządzącym, co zrobić. Gadamy o ekonomii, uczymy ludzi. Kiedy już nie ma naprawdę, nie widzimy już w Polsce nic, no to mówimy, gdzie wyjechać najlepiej. Gdzie można samemu, no, jakoś poprawić swoje własne życie, a nie już na całego narodu od razu.
Zawsze są jakieś tam możliwości, tylko właśnie chcemy wskazać nadzieję w takich miejscach, gdzie ludzie może nie patrzą. Tak, dlatego to jest też stacja, co nas różni trochę, no z dumą to powiem, z dumą Polaka, to powiem, że w kontestacji to rzeczywiście, okej, jeżeli ktoś tworzy jakąś... Mówi jak trotyl. Jakoś tworzy inicjatywę polityczną, to my go tutaj zapraszamy i pytamy się, wiesz, o co ci chodzi, nie? Jak chcesz to osiągnąć, wiesz? Mieliśmy ludzi z partii libertariańskiej, mamy tam różnych polityków u nas również, chociaż unikamy raczej polityków, to niemniej oni tutaj się również trafiają do kontestacji, żeby ich popytać, no jaką mają wizję, jak są w praktyce to osiągnąć. Dlatego bardzo tutaj duży nacisk kładziemy na przedsiębiorczość, żeby pokazywać różne sposoby zarabiania pieniędzy w taki, no, lepszy dla nas sposób, a nie taki, o którym mówią w TVN-ie znowu, czy w innym Polsacie, chociaż w Polsacie ostatnio mniej. Czyli żeby nie siedzieć koniecznie na etacie na przykład, tylko żeby otworzyć własną firmę, bo jest taka możliwość, żeby więcej zarabiać, żeby mieć większy wpływ na rzeczywistość na przykład. Jeżeli to nie jest dla ciebie, no to może wyjedziesz, bo w innych krajach jest też fajniej, dużo fajniej, jest tam też dużo Polaków i tak dalej, że nie czujesz się strasznie przywiązany tutaj do ziemi, tam pradziadów, dziadów swoich, tam nie masz tu domu na własność, którego nie możesz opuścić lub tam, nie wiem, chorej babci, no to czemu nie? To tutaj świat stoi przed tobą tutaj otworem i to akurat jest sytuacja, która jest dosyć bezprecedensowa w historii Polski, bo po pierwsze są w miarę otwarte granice, w miarę, po drugie koszty transportu są również w miarę taniej. To nie tylko chodzi o sam tam przelot na przykład samolotem, tylko o to chodzi, że jest dużo serwisów internetowych, które na przykład umożliwiają nocowanie czy nocowanie w różnych krajach również za darmo albo w jakichś niskich kosztach. Można to wszystko znaleźć. Tego nie było w przeszłości, a jest dzisiaj. Także możecie, to korzystajcie. No to wiecie, to jest wasze życie. I wojen nie ma. No, przynajmniej nie aż tak dużo. Nie w Europie. No w Europie nie ma, rzeczywiście, chwilowo. No to trzeba wykorzystać. Mówię. No, ale nie musicie do Europy. Możecie gdzieś sobie jechać. No wiecie, jeżeli macie jakieś pytanie, jak jest w innym kraju, to wbijcie się na audycję Sławka Muturiego, albo napiszcie do niego maila i się spytajcie, albo do Janka Fiora, jak tam jest, warto jechać, nie warto jechać, co należy tam zabrać i tak dalej, ponieważ no, to są ludzie, którzy byli tam w większości krajów na świecie. No wiesz co, bo może my robimy trochę wrażenie jakiegoś takiego, że chwalimy obcych, tak jakby w Polsce nic dobrego nie było. Nie, ale to ja myślę, że to wygląda tak na tle innych stacji albo gazet, gdzie się gada wyłącznie o Polsce, tak jakby świat nie istniał poza Polską. No my chcemy trochę inaczej pokazać. Świat jest wielki, jest ciekawy z punktu widzenia nawet naszego polskiego tutaj. On jest tym bardziej fajny, jeszcze fajniejszy, bo mamy takie specyficzne podejście do świata. Polak potrafi mieć taki duży, fajny dystans też. I jak się napije. No ale w każdym razie świat jest duży. Nie marnujcie tego życia, siedząc w jednym miejscu. Tyle rzeczy jest do zrobienia, chociaż żeby spróbować. Nie? No. Próbujcie. Ja to zachęcam do tego. Można przecież zawsze wrócić, nie? A potem zadzwońcie i powiedzcie, jak było. No będzie ciekawiej. No, to jest tak. Albo kupię sobie dyktafon, kamerę, albo piszcie jakieś fajne rzeczy, żeby też dzielić się z innymi osobami, jak się tam wam żyje w różnych, wiecie, bo to, co jednak jest specyficznego w tym radiu, w kontestacji, to, że no strasznie dużo tutaj jest niebanalnych ludzi, znaczy, że zarówno niektórzy z was słuchają tutaj i nas, i innych prowadzących i po prostu to robią, tak, spróbują żyć w sposób niebanalny, albo z drugiej strony też takich ludzi niebanalnie żyjących przyciąga ta stacja, to jest taki feedback taki zwrotny. Więc no, mam trochę za złe nim, że ja ich czasem poznaję na jakichś tam konferencjach czy jakichś tam spotkaniach, gdzieś tam się spotykamy i oni mi opowiadają o swoim życiu. I fenomenalne historie są czasami, więc tak naprawdę zachęcam was do tego, żeby te fenomenalne historie w jakiś sposób upublicznić, nie wiem, nagrać jakoś, nie wiem, na wideo, na audio, na, nie wiem, na plik MP3, albo napisać, nie wiem, podzielić się na jakimś blogu, napisać jakiś artykuł chociażby, albo książkę, albo cokolwiek innego. Albo, no nie wiem, opowiedzieć komuś, niech ktoś inny to napisze, bo są po prostu dużo fajnych jest, kończąc już, przepisów na życie, nie tylko taki, żeby się urodzić, iść do szkoły, potem na etat, potem na emeryturę i umrzeć. No to jest dla tych tchórzliwych całkiem, ale naprawdę nie ma powodu się tak bać, nawet tutaj, zwłaszcza tutaj w Polsce, to nie są czas jakieś ZOMO, PRL-u, ja wiem, że ścigają za byle pierdoły, ale ludzie, bez przesady, tak realistycznie patrząc, nawet pomimo tego, że wolność w Polsce jest bardzo mocno teraz no, tłumiona,
to jednak da się żyć jako wolny człowiek. Da się, nie jest takie trudne. No trochę odwagi wymaga. Im więcej masz odwagi, tym więcej możliwości i ciekawego życia. To są całkiem ciekawe czasy, chociaż nie w takim znowu złym sensie, jak to powiedzenie mówi. Chińskie. Nie, no, obyś żył w ciekawych czasach, nie? No dobra, żyjemy, jak już i tak żyjemy w tych ciekawych czasach, to wykorzystajmy to, co najlepsze. Chociażby to właśnie, że można swobodnie sobie w miarę po świecie pojeździć, zobaczyć, jak jest gdzie indziej. No. Albo po Polsce na przykład też można sobie pojeździć. Pewnie. Czemu nie? To też jest dużo ciekawych takich rzeczy. Jak sobie przejeżdżam czasem przez jakieś takie wiochy, to jest dla mnie ciekawe, słuchaj. To jest dla mnie fascynujące, że są ludzie, którzy w takich wiochach spędzają całe swoje życie. No, i się nie ruszają się z nich, bo wiesz, no, brodzić taka osoba idzie do tego te podstawówki, gimnazjum, liceum, no na studia już niekoniecznie, potem zaczyna tam pracować gdzieś tam w jakiejś lokalnej fabryce, gdzieś albo w jakimś sklepie i no nigdy się nie rusza nawet do dużego miasta. Nie wiem, raz no to wiesz, pojedź tak pogadać z UniPS, jestem redaktorem z jakiejś tam, z Londynu w ogóle, nie? Wolna Europa radio prowadzę. Może zrobimy taki cykl reportaży. Nie wiem, jak jeżeli będziemy kiedyś stać na to, żeby się tutaj na tyle utrzymać, żeby mógł sobie takie tournée zrobić, to a nie musieć zarabiać pieniędzy w codziennym życiem, to ja bardzo chętnie bym sobie pojeździł, tak się właśnie popytał, słuchaj, tak, jakie są takie nastroje tak tutaj, dlaczego właściwie, jaki jest twój cel życia, co uważasz na temat, nie wiem, nie wiem, jakie pytanie nawet bym zadał, coś bym wymyślił. Ale jest tyle fajnych dziur i nisz w tym życiu, w Polsce w szczególności, bo tutaj jest duży chaos i burdel, a w burdelu dużo rzeczy jest możliwych, które są niemożliwe w uporządkowanym świecie. Na przykład to, że ja sobie mogłem przez całe życie jeździć motorkiem po Polsce bez żadnego prawa jazdy. No, fajnie, nie? Nic nie musiałem zdawać, nie tego. Jeżdżę i fajnie, i tanio. Da się. No, mamy takiego Barta w naszym radiu, który był naszym elbląskim, z Elbląga był w naszym contest klubie i po maturze postanowił pojechać sobie do Anglii, co nie jest niczym zaskakującym, ale postanowił pojechać do Anglii nie mając w ogóle pieniędzy praktycznie. I tak. Nikogo nie znając. I nikogo nie znając. I mając tak naprawdę ostatnie pieniądze wydał na kamerę, którą już na komputer mu nie starczyło, więc kupił kamerę i postanowił nagrywać to, jak dotrze do Anglii. Jeździł stopem, nocował właśnie przez serwisy internetowe właśnie też za darmo. No i co? No i tam poszukał pracy i znalazł ją. Za pierwszą pensję kupił sobie komputer, żeby miał na czym montować filmy. I dalej się toczy jego życie. No kurde, da się. No, jeżeli Bart może, to nie obrażając go, bo ja go bardzo lubię, to każdy może, ponieważ on nie miał tak naprawdę tutaj, no, nie miał żadnego punktu zaczepienia. Tak naprawdę jak ktoś ma wymówkę, że nie może, bo nie mam pieniędzy, nie mam znajomości, nie mogę, nie wiem, bo na przykład mam jakieś zobowiązania czy coś, no to pokażcie mu Barta. A jak Bart może, no. No, nie, że był nawet specjalistą w jakimś tam, specjalista, grafik, programista, coś tam. Nie, zwyczajny chłopak. Da się. Każdy może, no. Po maturze. Wcześniej robił tam sądy jakieś uliczne tam dla nas. Jak widzieliście kiedyś takie nagranie z takim gościem, który miał mikrofon w kształcie żebra, bo to jest taki komputerowy, to był on, to był właśnie Bart, ponieważ no nie było go stać na lepszy mikrofon, więc miał taki za 20 zł, no. I to jest taki wielki szacun, kurde, dla takiego człowieka. No. Trzeba się nie bać po prostu. To jest, załatwia większość problemów w życiu. No, ale Bart zna chyba język angielski. A kto nie zna? Znał, ale to też nie jakoś tak, wiesz, znowu jak ekspert. Mówi Lukas na naszym czacie. No, każdy zna. No, jesteście tak, nie wiem, na w polskich szkołach tak ludzie są ostrzeliwani tym angielskim, że no to nawet nie trzeba się osobno uczyć, tylko wystarczy się przykładać na tych lekcjach. No ale trzeba, oczywiście, no to nie da się tak, że nie promujemy takiego podejścia, że masz niczego nie umieć i być tylko odważny, nie, bo to jest głupota trochę. No, całkiem głupota. Nie, preferujemy takie podejście do życia, że należy się uczyć i uczyć się permanentnie, cały czas i uczyć się efektywnie. Znaczy, że niekoniecznie uczyć się w szkole, bo szkoła jest akurat, polska szkoła szczególnie, jest mało efektywnym sposobem na uczenie się czegokolwiek. Z najgorszym chyba. Ja nie wiem, czy jest bardziej nieefektywna forma uczenia się niż w polskiej szkole. Ja żadnej nie znalazłem. Żeby tyle czasu marnować i nic nie umieć po tym, mi się w głowie nie myśli. Widziałem ludzi, uczyłem ich angielskiego, którzy już nie wiem ile tam, 5 lat, więcej nawet lat się angielskiego uczyli i nie umiem kompletnie nic powiedzieć. No nic, po 5 latach? To mi się w głowie nie myśli. Przez parę miesięcy mi wystarczy, żeby zacząć rozmawiać z tubylcami w jakimś kraju. Ale tyle lat. To jest strasznie efektywnie. Trzeba chcieć. Znaczy, chodzi o to, żeby się uczyć krótko i skutecznie i umieć. Uczyć się jak najszybciej
żeby jak najszybciej, jak najmniej czasu poświęcić, jak najwięcej potem wiedzieć użytecznych rzeczy. No to jest cel, a nie żeby jak najdłużej się uczyć. No właśnie się uczy w Polsce ludzi, że im dłużej się uczysz, tym lepiej. No odwrotnie jest. Im krócej się uczysz, tym lepiej. Masz więcej czasu, żeby się innych rzeczy nauczyć. Grabik się pyta, o czym jest teraz ta audycja, więc audycja w tej chwili zeszła na tematy ogólnorefleksyjne, na temat tego, jak polepszyć swoje życie. O, korzystajcie z tego, ponieważ no, są szkolenia przeprowadzane przez ludzi takich, nie wiem, no, którzy chcą innych zmotywować do tego, żeby żyli tam zgodnie z pasją, żeby coś zmienili w swoim życiu i oni sobie bardzo drogo liczą za takie szkolenia, a my to chwilowo robimy za darmo, więc prosimy korzystać. Z tego Maciek Binert mówił wczoraj, znaczy już wcześniej mówił, ale wczoraj jakby przytoczył ten przykład również, że on się uczył niemieckiego akurat wtedy z kaset. Znaczy po prostu kupił sobie kilka kaset, jeżeli jak miał tam jechać i po prostu przez parę miesięcy trawił te kasety, po czym się nauczył, pojechał i resztę się douczył na miejscu już. Ja ostatnio poznałem, też mówiłem o tym we wczorajszej audycji, spotkałem parę miesięcy temu takiego też znajomego przedsiębiorcę, tutaj przejeżdżał rowerem, patrzę, przejeżdża ze słuchawkami, cześć, tam Hugo. No i tam pytam się tam właśnie, czego ty słuchasz tutaj, bo patrzysz, taki stary Walkman właśnie na kasety ma jakieś muzyki, słuchasz jakiejś takiej oldschoolowej? Nie, ale tutaj właśnie uczę się angielskiego, tylko właśnie z kaset, bo łatwiej jest cofnąć, więc MP3 wyrzuciłem tam do śmieci, kupiłem sobie kasety. To poważnie? Tak. Ludzie nie wiedzą, jak się cofa MP3-kami? No jakoś wygodniej jest kasety cofnąć niż MP3-kę. Trzeba przytrzymać, wiesz, a tutaj no, takie... W kasecie też przytrzymać, nie? Usability tutaj wciąż jest dobrze plus. Ach, dobrze. 23.04. Nie, może tak przerzucimy się na jakieś audycje 3 godziny na przykład teraz. Takie Radio Maryja się. O właśnie, ja chcę zrobić taki ten. Nie wiem, czy mam zdradzić, tak? Czy... zdradzę wam tak. Tutaj na czym myślę. Zdradź. Bo ostatnio, może nie wiecie, czekaj, ile osób nas słucha. Dobra, nieważne. Ostatnio, jak wiecie, nasza liczba fanów na Facebooku przekroczyła 4000. Znaczy ona się tak zbliżała do 4000, więc zrobiłem taką akcję, że przekraczamy i wtedy tak nagle skoczyło, ludzie zaczęli lajkować naszą stronę. Więc ja wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić taką akcję, żeby się pościgać, kurde, z dwoma rozgłośniami, a już wiem z jakimi, żeby zrobić taką akcję, żeby pościgać się z dwoma rozgłośniami. I to jest Radio Maryja i Radio Wnet. Ponieważ one mają, one mają mniej więcej tyle samo znajomych, czyli około 5,5 tysiąca, tam troszkę więcej. Wiesz, że Gra Narodowa już ma więcej? No, ale Radio Kontestacja nie ma. A no tak. Więc żeby zrobić taki wyścig, żeby mieć więcej tych i w momencie, kiedy przekroczymy, kiedy ich pobijemy, to ja się zacznę tą stroną zajmować, bo tak naprawdę w tej chwili strona fanpage Kontestacji woła o pomstę do nieba, bo nikt się nią nie zajmuje, tylko są jakieś automaty głupie podczepione. I żeby rzeczywiście wtedy zacząć ją prowadzić na serio i tutaj się chcę zadeklarować, że tak właśnie zrobię, ale to w momencie, kiedy wygramy ten wyścig. Patrz, jaki to będzie efekt. Na przykład Radio Kontestacja popularniejsze niż Radio Maryja. No. Taki przekaz do mediów. Ale w internecie. A to tam gwiazdka i tam pod względem liczby fanów na Facebooku, na oficjalnym fanpage'u. A to nikt nie będzie czytał gwiazdki. To prawda. To ja tak samo zrobię z Grą Narodową. Więcej lajków niż najpopularniejsze radio w internecie. W ogóle najpopularniejsze radio i gwiazdka w internecie i tak dalej. Chciałem się z Radiem Tok FM ścigać, ale oni mają 140 tysięcy, to może jeszcze nie teraz. To nie. To może później też. Nie, to może nie Tok FM, RMF, a nieważne. Jakieś znane radio w każdym razie. No ale to przyjdzie później na to rola, ale myślę, że Radio Maryja jest tutaj dobrym punktem odniesienia. Możemy się nie, ale to jest dobry cel. Ja bym chciał mieć taki cel, żeby zrównać się z Tok FM przynajmniej. No pewnie długofalowo, no, jak najbardziej. Bo to jest ten sam gatunek radia, nie? Że radio gadane, tylko my w inny sposób i oj, zupełnie o innych rzeczach. Oj. Znaczy o tych samych, tylko jakoś tak inaczej. Jakoś tak inaczej właśnie, no. Właśnie tak, co stanowi jakąś różnicę pomiędzy radiem Tok FM a Kontestacją, powiedz mi? Tak, jak to człowiek się spyta na ulicy, wiesz, to co tam za radio prowadzicie? No tak, se gadamy tam w internecie, Kontestacja, Tok Radio, tak dalej. Tak jak Tok FM. No tak, ale to co nas różni? Właśnie, no widzisz, bo tu się nasuwa od razu, już wiem, co ludzie na czacie powiedzą, bo tam jest lewactwo, a tu nie? Ale to nie o to chodzi jakoś. Znaczy może o to chodzi, ale to nie można tak powiedzieć. Nie wiem, jak byś to powiedział? No właśnie nie, dlatego się pytam cię. bo ja mam ten problem, bo to jest taki problem praktyczny trochę, nie? Bo tak no ludzie porównują nas do radia
Radia Tok FM. Niektórzy do Radia Maryja nas porównują również. O. I to, co ciekawe, to robią też dużo przedsiębiorców takich. Ci, którzy jeżdżą sobie szczególnie nocami po Polsce, to mówią, że no, lubią, już kilka takich opinii ostatnio słyszałem, że no, mają dość w tej muzyki tutaj, że wiesz, leci te 30 kawałków w kółko, więc oni sobie włączają Radio Maryja i okej, no to jest może trochę monotonne, nudne, te piosenki są jakieś takie strasznie takie wiochowate, ale generalnie tam wieczorami cały czas się mówi, że przez te 3 godziny, tam takie 3-godzinne audycje się mówi i czasem z sensem, czasem mniej z sensem, ale no ktoś do nich jakiś dialog prowadzi. Szczególnie tam jest taka trochę może mało dynamiczna forma prowadzenia audycji, że się wpuszcza rozmówcę na antenę i on mówi, dopóki się nie wygada. Mm-hmm. Po czym się mówi do widzenia i nawet się tego nie komentuje. Okej, okay, ale ludzi to kręci. No więc... bo nie ma nic lepszego. No nie, ja się zgadzam, ja od zawsze to miałem, że chciałem słuchać gadanego radia, a nie tej muzyki, bo ona nudzi faktycznie. Jest taki zgrzyt, zagłusza. Nie, nie, w ogóle zresztą mało jest stacji, gdzie puszczą jakąś fajniejszą muzykę. Przecież nie taka rąbanka się z tego robi. No ale no, to by było fajne, gdybyśmy mogli nadawać też w eterze, bo ciągle jednak no, Polska trochę jakby 100 lat za Zimbabwe i tu się ciągle słucha radia takiego analogowego. Ale myślisz, że się da na ciekawą audycję? Okej, okay, wyrywkowo może tak, ale no spójrz na radio, nie Tok FM, tylko spójrz na radio Wnet, które nadaje również w eterze normalnym, tam sprzedaje swoje audycje tam w kilku rozgłośniach, no ale to są generalnie jednak nudy. 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 Lukas ma pyta, ej, nie wiecie, ile się płaci za koncesję w radiu? No, dużo. Bardzo dużo. Bardzo. No, nawet myśleć nie można. Jakbyśmy my mieli za te pieniądze, co mamy, kupić koncesję, to by wystarczyło na jakieś 5 minut nadawania pewnie. Nie, to znaczy to jest nasz... Czekaj, jakby, żeby tak porównać, to koncesja bardzo lokalna taka, zakładając, żebyśmy w ogóle trafili na wolną częstotliwość, że ta częstotliwość byłaby przeznaczona na radio o naszym profilu na przykład, a nie na przykład takie, które nadaje muzykę ludową przez 50% czasu, bo to określa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przed przyznaniem tej częstotliwości, jakiemu radiu go przyzna. Więc zakładając, że to byłoby spełnione, to na radio lokalne byśmy poświęcili nasz 5-10-letni budżet. Na pierwszy rok nadawania. To jest ten rząd wielkości. Na rok? Tak, na rok nadawania, ten nasz obecny, tak, 10-letni budżet musielibyśmy wrzucić w samą koncesję tylko. No jakbyśmy nikomu nie płacili, nie płacili za serwery. I bo tam się jeszcze, tak, plus jeszcze dochodzi tam koszt masztu i tak dalej. Tam, no i nieważne. No i inaczej mówiąc, nie da się. No nie. Musimy mieć super sponsora, to wtedy. Ale no zapraszamy, jakby ktoś chciał usłyszeć kontestację tak normalnie z radyjka na ulicy, co słuchać. No to niech zainwestuje, my bardzo chętnie. Bajtiter mówi, że jest retransmitowana kontestacja przez pirackie radia w eterze i ja wiem, że tak jest rzeczywiście, że tak się zdarza. Więc, ale to my ją... Podaj częstotliwość jakąś. A w Lublinie też? Zależy gdzie właśnie. A to po co? No nie możesz się posłuchać w internecie. No, po co słuchać w eterze? W ogóle masz takie radio, które nie, masz z antenką mam. Jeszcze? Nie mam, ale nie, no wygraliśmy na Falconie akurat. Radio? No, takie małe radyjko. Super, to możesz słuchać kontestacji teraz w końcu. Mam. No właśnie nie mogę, no. O, dobra, kończmy to, co? Bo 23.011, znaczy 11. Kończmy flaszkę i do domu. Dzisiaj było, proszę bardzo. No, kończcie flaszkę i do domu. A propos, właściwie to można sobie na mieście słuchać normalnie kontestacji, no przecież byle komórka, która ma dostęp do internetu, czyli właściwie już prawie każda, no może sobie, można zainstalować aplikację na Androidzie na przykład i sobie puścić radio kontestacja, tak, gdziekolwiek się jest. Tak, właśnie w tym tygodniu się na naszym blogu na stronie kontestacja.com pojawi się wpis, bo już go tam wrzuciłem, tylko widzę, że jeszcze go nie ma, więc jakoś w najbliższym czasie on się tam pojawi, o dwóch sposobach posłuchania kontestacji w komórce z Androidem. O, to czyli z Androidem na razie. No, ale okej, okay, no to nie, żeby słuchać tak, wiesz, tak przez komórkę całkiem, no to jest trochę drogie jednak. No, to jednak transferu troszkę źle takie radio, także tutaj w obawie o wasze rachunki jednak wciąż limity, to tutaj tego nie polecam, ale przez Wi-Fi, czyli w jakiś tam McDonaldach czy innych stacjach, to możecie sobie rzeczywiście słuchać kontestacji wtedy w ten sposób na żywo, a wciąż niemal nielimitowanego transferu, jak tylko zostanie on wprowadzony, chyba że już jest w jakichś sieciach, to wtedy byśmy was zachęcali do słuchania nas jakby na żywo i też jakby nad tą ramówką popracujemy w najbliższym czasie. Przy okazji Obajditer na czacie podał, że w krakowskim Trans FM były, a bywały audycje.
owczych radiach była, na przykład jakaś. Co to jest Trans FM? Nie wiem, ale mówisz, że była. Nie spytał o to. A, co będą pytać. Tak, i to no... Geek Cloud była, wyobraź sobie. No proszę, ja ciebie. A, to okej. Okay. Byle, jak mówimy, kontestacja kom, wiesz, co 3 sekundy. My mamy taki nawyk, nie? Więc puszczajcie nas. No. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wydanie główne, czy tam Martina... Ja lubię tą nazwę w ogóle. Czy inne audycje, to proszę bardzo, możecie nas retransmitować. Tak naprawdę to jest... Takie było założenie na początku kontestacji, żebyśmy my tworzyli audycje, żeby nas puszczali gdzie indziej. Więc jeżeli chcecie nas puszczać, to ściągajcie te audycje i sobie puszczajcie tam, gdzie chcecie. Także to nie ma żadnego problemu. Nie musicie się nas pytać o żadne tutaj prawa po prostu... Feel free. Tak, ale napiszcie do nas, to wam zarezerwujemy slota na stałe, żebyście sobie mogli nadawać bez przeszkód i już nie będzie problemu. No właśnie, tak. Po to jesteśmy właśnie, dlatego robimy radio w takiej formie, żeby było za darmo, wszędzie, dla każdego, gdzie się da. Dlatego właśnie działamy biznesowo, także są sponsorzy, którzy, jak uważałem, że to dobry pomysł, to dają kasę. No. Tak, mam inne sposoby zarabiania. Po to, żeby mogło być za darmo dla każdego. Tak jest nasze założenie. Nie z tego powodu, że jest wszystko za darmo, bo my tutaj płacimy za dużo rzeczy, łącznie z naszym czynszem, czy mandatami, czy paliwem do auta. Nie płacimy za to jeszcze. No ja płacę za paliwo, płacę za mandaty ostatnio rzadko, rzeczywiście. To ze swoich już, to nie z radiowych. No znaczy, no ze swoich, ale no jakby z czegoś muszę jakby zarabiać. W sensie, że jakby oferując audycję za darmo, to nie znaczy, że my nie mamy kosztów jakby i tworzenia radia i naszego życia, bo nasze życie też jest jakby jakimś tam kosztem stałym. Ale mamy inne sposoby zarabiania, to znaczy nie ograniczamy rzeczywiście dostępu do audycji. Jeżeli jakieś audycje wam się podobają, to sobie je... No nie wiem, bierzcie i puszczajcie w świat tak naprawdę, bo nic nie stoi na przeszkodzie. Nawet możecie je trochę na przykład powycinać. Jeżeli są jakieś za długie audycje, to czujcie się wolni, jeżeli chodzi o branie ich, na przykład wycinanie kawałka i też puszczanie w świat. Bo to czasem tak pamiętam, że niektórzy robili, że wycinali ciekawy kawałek, wrzucali tam gdzieś na YouTube'a i dawali im do przesłuchania. Także... Można śmiało, my nikogo nie będziemy za to ścigać. Mhm. Wręcz przeciwnie, podziękujemy jeszcze. Tak, niech idzie w świat. Niech liczba fanów na Facebooku przekracza Radio Maryja. No to już niedużo zostało. Już niedużo. Tak, Agnesa tam się... No, no to wyjaśnijcie Agnesie, o co chodzi, bo Agnesa... Prośba na czacie. Proszę bardzo. Gośka z Grantham mówi: witajcie, że mam prośbę, poszukuję ludzi z miejscowości Grantham lub okolic Wielkiej Brytanii. Słuchający waszego... Czy nas tylko z Wielkiej Brytanii słuchają? Słuchający waszego radia, chętnych zapraszam do napisania do mnie na... I podała... mail, to nie wiem, czy mówić głośno. No jak podała, to pomówić. To mówię. Goska Dorota. To Gośka było. Goska Dorota, @gmail.com. A dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie Contest Clubu w Londynie, a propos. Więc nie wiem, czy ktoś na nim był, czy nie był, ale jeżeli na przykład byliście albo nie byliście, a chcecie się wybrać, to napiszcie tam na redakcję, to was skontaktujemy z liderem, ponieważ liderem Contest Clubu jest Natalia Muturi, czyli córka sławnego Sławka tutaj z kontestacji. Bardzo fajna dziewczyna, więc jeżeli mieszkasz w Londynie lub w okolicach i chcesz się w Londynie spotkać z innymi kontestatorami, no to wejdź sobie na przykład na stronę Contest Kluby, kontestacja.com, albo tam gdzieś w zakładce sobie znajdź i co? I znajdź tam po prostu odpowiedni kontakt i napisz do organizatora i możesz się z nimi spotkać w realu. Tak. A gdzie ten real? No, w knajpie jakiejś jest real. Bo był taki sklep, nie? W realu. Człowiek, proszę pana, do wszystkiego się potrafi przystosować. Powinno być motto dzisiejszych audycji. No to jest, żeby nie wyjeżdżać z Polski, argument. Człowiek, proszę pana, do wszystkiego się potrafi przystosować. Powiedział Maksiu, leżąc na torturach. Z uciętym penisem, prawda? Człowiek, proszę pana, do wszystkiego się potrafi przystosować. Mówi Tomasz Lida. Słuchacie kontestacji. To był człowiek o ciekawym głosie. Mhm. I tu mi się skończyły chyba nazwiska. Może jeszcze takie. Hey, this is Anfa from anfamusic.com and you're listening to Kontestacja, the only free radio in Poland. Kontestacja.com. Keep it up.
To dla tych wszystkich, którzy którzy zapomnieli. Trzeba zmienić tą nazwę dla angielskich audycji, co? Bo... Na jakie? No ja nie wiem właśnie. No, bo dawno nie było po angielsku audycji, a ta ostatnia, co prowadziłem, to chyba całkiem dobrze wyszła, nie? Może by wrócić do pomysłu, jak myślicie? I zmienimy audycję na nazwę na Free Talk Live. No, już taka jest. Ale może ktoś ma pomysł na jakąś angielską nazwę odpowiednika kontestacji, znaczy tego samego, tylko żeby po angielsku jakoś lepiej brzmiał. Amfa FM? Nie. Amfa FM? Co to jest? Liberty Radio. Kończmy to, bo trzeba popracować, pozarabiać trochę pieniędzy, albo się przespać, albo inne rzeczy robić. Można jednocześnie, można zarabiać śpiąc. Można i niektórzy osiągnęli. Ty idź już. Wychodzę. Słuchajcie kontestacji. No, tak właśnie niektórzy robią już, także czas się zmywać. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat, punktem wyjścia były prześladowania kierowców, a potem doprowadziły one do refleksji natury ogólnej o ludzkim szczęściu. O, jak mi się pięknie powiedziało i tak to dam jako nazwę audycji i nikt w nią nie wejdzie, bo to nudne strasznie. Mhm. A przypomnę, że Bajditer też miał gości mówiących po angielsku. No, była też, także coraz więcej, dobrze. Padły takie propozycje. Contestation, nie, bez sensu. Canty Station, nie. Angle Station, no to już jest kompletnie głupie. What the fuck FM? To w twoim stylu, Martin, to niezłe. Nie, ja mówiłem jakoś chyba w programie swoim, jakaś, czekaj, bo... Aha, lewatywa mózgu dobrze brzmiała. Ale to nie możemy nazwać całego radia, tak? Po angielsku dobrze już miała jakoś. Brain dusz, nie? Brain dusz było fajne. Okay. No to nieźle brzmiało. To nie do końca lewatywa, wiesz co to jest dusz, nie? Nie mam bladego pojęcia, ale zaraz się... To taka dla kobiet lewatywa, tylko o tą inną dziurkę chodzi. O, jesteś... No, wiedziałem, że nie chcę tego wiedzieć, no. Martin, bo... No ja może, ja idę, żegnam się ze wszystkimi, idę ćwiczyć nonszalancję, jutro przyda się na wizycie duszpasterskiej na komisariacie. O której godzinie? Czy tam? O 6:00, czasu warszawskiego. Wieczorem. A co, ktoś chce oblegać w lublińskiej komisariat, żeby tam transparenty, to jeszcze nie trzeba, ja dopiero świadek. No, to później będziemy zwoływać ludzi. Także to mówił Marcin Hugo Kosiński. I Martin Lechowicz. Zapraszamy za tydzień na moją audycję, a w ciągu tygodnia na inne. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Habich i jestem wiernym słuchaczem Radia Kontestacja. Albert, wychodzimy!